Komercyjnymi partnerami programu są marki mBank, Play oraz Haier. Dobre rozmowy z Wojewódzkim i Kędzierskim masz jak w banku. Na podcast zaprasza mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, na które zaprasza Play, partner podcastu. Play. Hej, hej, witamy was bardzo serdecznie. Hej. Minęła? Hey, Haier. Tak! A propos, ja mam taką ciekawostkę, że Haier daje 15-letnią gwarancję na silnik inwerterowy na pralkę. O. To jest dobry silnik, pani Doroto? No to jest dobry silnik. Inwerterowy, bardzo dobry. Wiesz, że gdyby Haier dawał gwarancję na dziecko przy urodzeniu, to ono zdążyłoby pójść do liceum przed jej końcem, a w moim przypadku na studia. To może moja mama miała taką pralkę. A ja nie miała takich ambicji. Dobrze, jest 20 z minutami. 20 z minutami, poniedziałek i dzisiaj mamy wspaniałego gościa, pani Dorota Szalongowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał na początku ustalić tak serio jedną rzecz. Czy obecnie w tej rozmowie bierze udział jakikolwiek, czegokolwiek magister? O nie! W życiu. Tfu. Znaczy chyba, że ty coś zrobiłeś. Nigdy w życiu. Czasie. Ja 9 lat studiowałem dziennikarstwo, mam absolutorium i oni tam czekają, aż ja się obronię z prawa autorskiego. Nie, to ja studiowałam dziennikarstwo i stosowane nauki społeczne, ale w końcu zrobiłam uprawnienia projektanta wnętrz. Już nie takie magistrackie. Okay. Po prostu uprawnienie. Po prostu uprawnienia zrobiłam. Czyli ty lecisz całą tą karierę designerską na uprawnieniach? Na takim, całą. Na licencjacie? Całą, na inteligencji, rozumiesz, na po prostu jakimś... Na wyczuciu estetyki. Jakim oszustwie, no. Nie, ale miałaś kiedyś z tym problem, bo ja mam wrażenie, że nasi rodzice, może bardziej Doroty i moi... Moi też, uwierz mi, moi mieli też. Taki syndrom, że magister to jest jakiś święty graal, który otwiera albo zamyka drzwi. Miałaś z tym problem? Wiesz co, bardziej babcia taka była, bo matka jej zrobiła numer i nie zdała matury za pierwszym razem, więc jakby... Mówimy wiesz, mamusia, Kasia Grochola, nasza przyjaciółka. Mamunia. Ale ja myślę, że cały czas mam kompleks z tym związany. Gdzieś tam w środku, mimo tego, że widzę, że ten świat się zmienia i w tej chwili na przykład pracodawcy w ogóle nie oczekują magistra. Bardzo często oczekują lat przepracowanych i doświadczenia. Chęci. A wiecie, ile mi mija w tym roku? 25 lat pracy w telewizji. No ty zaczęłaś jako 18-latka, jeżeli dokładnie dobrze pamiętam. Tak, no. W moim zdaniem kontrowersyjnym projekcie Rower Błażeja, bardzo. Ale do tego dojdziemy, bo ja się tak zastanawiam, czy to jest taki problem, który wynika z tego, że nam coś wdrukowano, bo zobacz Dorota i ty i ja, i Piotr też, przepraszam, że tak na końcu ciebie Piotruś wymieniam, zaczęliśmy bardzo wcześnie w miejscach, które definiowały nasze pasje, a ciągle chodzimy z jakimś skrzywieniem, z jakąś taką edukacyjną skoliozą pod tytułem nie jesteśmy magistra. Dobra, mam rzeczywiście taki problem, ale z drugiej strony wszyscy się wychowaliśmy w domu, gdzie były książki. Mhm. Nie? I każdy z nas, żeby się nie nudzić, to czytał. Przynajmniej ja tak miałam. No nie miałeś innej możliwości. Były dwa programy telewizyjne. Ale te media, o których ty wspomniałeś, tych dwóch kanałach telewizyjnych, one serwowały naprawdę wysokiej jakości treści. To tak, ale przypomnijmy, że dwójka dopiero się zaczynała chyba od 15, nie? To ona nie była od rana. Ja pamiętam, na początku było domowe przedszkole, potem był Tulipan, a potem była telewizja rolnika. Tulipan ten... Normalnie ten. O Kalibabce? O Kalibabce leciał. No, ale była jeszcze seans dla drugiej zmiany. O 11 leciały te seriale wieczorne. Dokładnie tak. Ty byłeś już dorosły, a ja jeszcze, wiesz, szukałem... Ja już chyba wtedy zacząłem bojkot TVP. Nie, ale rzeczywiście... Ale nie wiem, czy mnie w ogóle telewizja nie wychowała. Mnie wychowało radio i książki. I to też rodzina, która była czytana i gdzieś tam się rozmawiało. Myślę, że to było istotne. A potem już, jak miałam dwa nieudane podejścia do studiowania, to sobie pomyślałam, że w ogóle studia powinny wyglądać inaczej. Że idziesz sobie na rok na takie studia ogólne. Gdzieś sobie liźniesz, wiesz, jak założysz firmę. Nie wiem, podstawy prawa. To wszystko, co też na dziennikarstwie było na pierwszym roku. A potem wybierasz kursy. Bo nie uważam, żeby większość zawodów wymagała 5-letnich studiów. Poza oczywiście architekturą, ale to już mówimy o architektach technicznych. Poza oczywiście medycyną, poza prawem. Ale naprawdę uważam, że również psychologia. Potem i tak ludzie idą na specjalizację, robią inne rzeczy. W ogóle mam taki problem, że w czasach, kiedy jesteśmy największymi imbecylami, czyli lat 16-17, mamy podejmować życiowe decyzje. To jest chore. To prawda. Ale widzisz, źle skonstruowane. Musimy to wysadzić w powietrze. Mówią zrobimy o tym ludzie, którzy na macierzyństwie się znają. Dwóch samców. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że przy moim synu stałam, jak zdawał maturę i mówiłam, musisz iść na studia.
No i poszedł do Łodzi, poszedł, tak? Tak, ale powiedziałam mu tylko i wyłącznie dlatego, że zniszczy ci świat. Jesteś synem znanej osoby. Wnukiem. Masz wnukiem znanej osoby. Będziesz miał przerąbane. Musisz mieć papier, żeby Polska cię nie zjadła. A propos bycia synem bardziej niż wnukiem znanej osoby, ja bym chciał ten tytuł, który za chwilę zacytuję, potraktować jako credo dzisiejszego spotkania, bo on jest dla mnie afirmujący i chyba prawdziwy. Kiedyś ci przyklejali taki wywiad, który nosił tytuł "Jestem ładna i dużo zarabiam". No. I co jest z tym? Nie tak? No to spoko, no dużo zarabiam i nie jestem najbrzydsza, chociaż się już starzeję. Patrzę na ciebie, już to lepiej. Mogę potwierdzić, że dobrze zarabiasz. Lepiej nie będzie. Ale no co mam mówić coś innego? No jakby w Polsce fajnie, jak mówisz o tym, że jest źle i że jest kijowo i że masz raka i mieszkasz na Śląsku i pan co tym zrobi film. Natomiast no sorry, u mnie jest inaczej. I to nie o to chodzi. Nie żygam tęczą, nie jestem super szczęśliwa codziennie i cała reszta. Myślę, że mam dosyć normalne życie. Ale te rzeczy, no to mogę ci również inne rzeczy powiedzieć na swój temat. Ja, jak zauważyłaś, mówiłem o tym, że to jest fajne, afirmacyjne, bo to moim zdaniem nie jest bezczelne, tylko to jest świadome. No bo tutaj nie ma nic, rozumiesz? Nie mówię, że jestem najlepszym projektantem na świecie, ale jestem naprawdę dobrym projektantem. A ludzie w Polsce są do tego przyzwyczajeni, że no, powiedziałeś o magistrze, to jest jedna rzecz, ale my się mamy umniejszać. Mm-hmm. Znaczy jest taki kult pokory w Polsce. To nie jest pokora, to jest źle rozumiana pokora. Pokora to jest czymś zupełnie... No to w takim razie jest to autotoksyczność. Tak. A kiedyś zapytali... Poczekaj, jak odpowiesz na komplement na przykład w Polsce, nie? Bo ja bardzo rzadko słyszę. Nie wiesz, jak odpowiedzieć na to. No, ale to jest tak, że mówisz dziękuję. Na przykład... Kędzior, super wyglądasz. Dzięki. Ale co dzięki? To w ogóle nie jest moja zasługa. Fajnie, że mi to mówisz, można powiedzieć. Naprawdę nie? Piotrek usłyszał w rozkroku przed audycją, że dużo schudł. Tak, to ale Kędzior jest w ogóle piękny od zawsze. Ale teraz jest jakby go mniej tej urody. No widzisz to. Mówimy a propos, jak reagujemy, co wiemy. Kiedyś o Umberto Eco mówiono, że jest człowiekiem, który wie wszystko i zna odpowiedź na każde pytanie. Ale on kiedyś zapytany o trzy najważniejsze słowa swojego życia powiedział ziemia, morze i przyszłość. A gdybyśmy zapytali Dorotę Szelongowską o trzy najważniejsze słowa, które definiują, wyznaczają i w jakiś sposób sterują twoim życiem. Ale Boże. Widzisz, ja ci mogę powiedzieć grubej moje. Rury zaczął. Ja chciałem o Trypolis, a on Kozwarura. No. Ja ci powiem moje. Ja do mamy chcę dzwonić. Moje to jest miłość, to jest troska i to jest przyszłość. Ja mam kocham. Przyszłość też, ale w ogóle to jest wcale niedobre. Dlaczego? Bo moja przyszłość jest taka, że ja nawet jak jestem tu i teraz, to myślę o tym, gdzie będę za chwilę. No ale to jest świetne, bo mnie to motywuje na przykład do działania. Zawsze myślę o przyszłości tylko. Nie wiem, no jakoś tak mam właśnie, tak nie muszę się tego tu i teraz bardziej nauczyć. Więc miłość, przyszłość i jestem. Okej, okay. Czyli że tu i teraz. Okay. Nie, jestem, bo jestem po prostu kompletnym egocentrykiem. Mm-hmm. To jest dobre, znaczy to jest dobre, jeżeli to wyjdzie w naszej dalszej rozmowie. W Libii nie ma prawa ziemi, nie dostaje się obywatelstwa. Niestety, ale chcieli mnie kupić za stado wielbłądów kiedyś. Ale to jest legenda, bo mój paproci, to jest prawda. Nie, naprawdę. A kto proponował? Ja, jakiś Arab na targu, jak matka ze mną szła, mamunia. W sobie Arab jest jakaś taka, mówmy, mieszkaniec kraju islamskiego. Libijczyk. Libijczyk. Mhm. I co mama na to? Jeszcze wtedy nie wiedziała, że... Jeszcze wtedy nie wiedziała, że to może być dobry interes. Jakoś, nie wiem, może była przywiązana, wiesz. Moi dziadkowie, moja mama, syn mojej babci, pan doktor, wyobraźcie sobie lekarza ginekologa w latach 80., który pracuje w Libii. Co się działo w jego gabinecie? Że jak wchodziła pacjentka, wchodziła cała rodzina i patrzyła lekarza. I lekarz musiał chwilowo wyjść za mąż. Tak, aby mógł jej dotknąć. Potem się rozwodził, wyjeżdżał z wielbłądami do domu, do Polski. I u mnie było dużo takich mitów, historii, które po prostu, mimo że oni wrócili z tej Libii, to trochę ta Libia w nich została. Mówili o tym, że Kaddafi jeździł samochodem przez Trypolis, tak na półeczkach stały dzieci, żeby nikt go nie postrzelił, bo przypomnijmy, że rakietę celowali Amerykanie. No tam jeszcze, wiesz, Idi Amin i jakby całe wspomnienie krzyków z domu i Idi Amina, który miał taką rozrywkę, że obdzierał ludzi w piwnicy ze skóry, to też pewnie mogłeś słyszeć takie historie. No, do dzisiaj krąży legenda, że Idi Amin był ludożercą. No, słuchaj, myślę, że to jest bardzo możliwe, natomiast no, mój ojciec został tam dłużej, w ogóle został dłużej w tym świecie islamskim i jest specjalistą w ogóle od jakichś tam sytuacji ekonomicznych. Natomiast ja mało z tego pamiętam, ale wiem, że to było
wiecie, z jednej strony lata 80. było już embargo, czyli latało się przez Szwajcarię, czyli człowiek mógł zobaczyć jakikolwiek świat, który nie był nasz i mógł zjeść gumę Donald i dostać jakieś tam czekoladki. A z drugiej strony, no to jest pustynia. No, powiem wam, że jak pojechałam do Dubaju pierwszy raz, który jest przerażającym miejscem jak dla mnie, mimo tego, że jest taki kurde do góry. Ale jest stworzony syntetycznie. Jest przerażający. I jak sobie pomyślałam, że nigdy w życiu nie chciałabym tam mieszkać za żadne skarby i że moja matka była w takim Dubaju, ale który był pustynią jeszcze do tego, to pierwszy raz miałam taką opcję, że pomyślałam sobie, kurde kobieto, naprawdę dobrze, że to wytrzymałaś, nie? Ale zadam ci takie przewrotne pytanie. Czy przy obecnym kryzysie kościoła katolickiego islam nie jawić się jako ciekawsza opcja religijna, bo islam, z tego co wiem, nie dopuszcza istnienia hierarchii duchownych. Nie ma też w islamie żadnego pośrednika między człowiekiem a Bogiem, czyli można powiedzieć, wszystkie te nasze awantury w islamie są załatwione. Chwilowo, żadna religia mi się w ogóle nie jawi jakkolwiek i to jest bardzo przyjemna rzecz, pierwszy raz tak mam. A ty kiedyś powiedziałeś, że ty jesteś wierząca, ale jakoś jeszcze Ja nie jestem katoliczką. Znaczy byłam katoliczką, byłam katolką, byłam bardzo wierząco praktykująca, natomiast no, nie jestem katoliczką, ponieważ wiesz, to jest. A poczekaj, powiedziałaś o sobie niekatoliczka, wierząca, na razie nieprzynależna. Tak, no więc jestem, wierzę w siłę wyższą, natomiast na pewno nie jestem katoliczką. A kiedy nastąpił ten zwrot? Bo my mamy na swoim koncie kilka pytań o apostazję tutaj w studio i kilka osób potem musiało się tłumaczyć. Ja to dokładnie opisałam, wiesz, to był taki moment, bardzo dobrze znam radość płynącą z bycia praktykującym katolikiem, naprawdę. Bycie w łasce uświęconej, przyjmowanie komunii. Byłam tam, pielgrzymowanie. To bardzo piękny czas w moim życiu. Czy mogę w takim razie stwierdzić, że wierzyłaś w Boga, wierzyłaś w Bogu i praktykowałaś nauki Jezusa? Nie, byłam katoliczką, ponieważ no to uznałam jest jakby wtedy... Nie, dlatego, że masz różne religie, gdzie również też występuje Jezus, nie tylko w katolicyzmie. Chodzi o to, że każda religia jest zbiorem pewnych zasad. Zapisujemy się do klubu. Jeżeli ja w tej chwili zakładam klub i mówię, że do mojego klubu mogą należeć tylko ludzie, którzy mają, nie wiem, zakolanówki w kolorze czarnym i czarną górę. I ty mówisz, spoko, mam czarny podkoszulek, więc należy. A ja mówię, niestety Kuba nie, bo masz białe skarpety. To trochę tak samo jest z katolicyzmem, rozumiesz? Nie możesz powiedzieć, jestem za aborcją, ale jestem katolikiem. To znaczy, że nie jesteś, możesz nadal wierzyć. Nie możesz powiedzieć, jestem za małżeństwami osób LGBT, ale jestem katolikiem. Nie, dlatego, że... A jak powiem, że jestem katolikiem wybiórczym? No to nie jesteś katolikiem, no jakby nie można być trochę w ciąży. To jest bardzo proste, to w ogóle tak jakoś... Widzisz? Ale no, ja nie. Chciałem powiedzieć, od urodzenia w ogóle nie jestem przy żadnej religii i ja bym w ogóle nie chciał należeć do żadnego z tych klubów. Nie, mnie wkurza, jak ludzie właśnie wybiórczo traktują te rzeczy. Kościół katolicki, nie wiem, zakazuje akupunktury, zakazuje medycyny chińskiej, zakazuje jogi. Uprawiasz jogę, to nie mów mi, że jesteś katolikiem, bo robisz wbrew. Jak byłam katoliczką praktykującą, odrzuciłam te wszystkie rzeczy, nie zgadzając się z nimi, ale chciałam przynależeć do tego Czyli klubu. Czyli ty jesteś trochę kategoryczna. Ja nie jestem kategoryczna, jestem po prostu... No ale poczekaj. Raczej wyzwolona bym dzisiaj zaryzykował. Nie, ale mówię tutaj o właśnie podchodzeniu do reguł, że jak są reguły ustalone, to ty nie masz tego polskiego takiego Jeżeli ktoś zmysłu. Założył kościół i wymyślił w nim pewne reguły, to ja mogę nadal wierzyć w nurcie chrześcijańskim, ale znaleźć miejsce, w którym, nie wiem, nie ma celibatu, który mi się nie podoba i nie ma różnych innych rzeczy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja po prostu... Nie znoszę, jak ludzie mówią jedno i robią inne. To jest chyba największa rzecz. Nie, najbardziej mnie wkurza głupota u ludzi. A zaraz na drugim miejscu jest właśnie opcja... A dziwią cię dzisiaj takie definicje, że Kościół jest uważany za najsilniejsze lobby homoseksualne, które szafuje hasłami wykluczenia i homofobii. Że to jest jakby paradoks w paradoksie. Nie, ja w ogóle mam takie poczucie, że to my tworzymy smoki i potwory. One są dużo mniejsze niż są, dopóki nie zaczną być... obudowane. To jest tak samo, jak nie podoba mi się, co robi lewica, wykluczając prawicę, jak nie podoba mi się to, co robi prawica, wykluczając lewicę, bo my jesteśmy z obu stron tak samo beznadziejni. Totalny remont dzisiaj czuję w głowach. Dobrze, zacznijmy up-owo. Od jajka. Jakim dzieckiem była Dorota Szalongowska? Tylko zapomnijmy o tym dzisiaj, że piszemy jakikolwiek prospekt, bo jak wiesz, istotą tej audycji jest to, że my z Piotrem też, jak było ostatnio TEDE, to cała nasza trójka przyznała się, że jesteśmy piekielnie wstydliwi i cała nasza otoczka zawodowa ma wykluczać to pojęcie z wyobrażeń na nasz temat. Ale ja do tej pory się nie zapytam o
godzina na ulicy albo gdzieś nie zadzwonię, bo ja się totalnie wstydzę. Naprawdę? To w ogóle dla mnie wejście do knajpy samej, jak jestem z kimś umówiona i ktoś na mnie nie czeka przed, to jest poczekaj, w ogóle... Czy jesteś z tych osób, które siadają przy stoliku i znajdują sobie zajęcie, żeby udać, że jest jakiś powód bytności akurat nie, w tym nie miejscu. Wejdę sama do restauracji, jeżeli ktoś już na mnie nie czeka, to wtedy będę stała gdzieś w kącie i tam sobie zapalę papierosa i się upewnię, że... Masz takie momenty, że udajesz, że gadasz przez telefon? Ale mnóstwo. Naprawdę takie, bo oczywiście. Ja jeszcze tego nie robiłem. Opowiedz jakąś. Taką sytuację, która do tego zmusza. Ale to każda sytuacja do tego zmusza. To znaczy? To znaczy, ja mam to od zawsze. I to jest w ogóle śmieszne, no wiesz. No to... Nie, to nie jest śmieszne, to jest frapujące. Ale... Nie, no to jest frapujące. Nie, dla mnie chodzenie samej po ulicy, na przykład w Polsce, nie dlatego, że jestem znana, tylko nie wiem, dlaczego tak jest. To jest coś przerażającego. Mnie w ogóle przerażają takie rzeczy. To ja się wyobrażam sobie twój stres, jak ktoś się spóźnia, a ty się umawiasz w konkretnym miejscu. No proszę cię, to jest masakra. To jest straszne. Ja też udaję... Kończą się papierosy i kończy się karta SIM. Ale to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo ja zadałem ci pytanie, to nie chodzi o mamę, o ojca, ojczyma, tylko o to, jak pamiętasz siebie, jaką masz wizualizację siebie, jak masz 4-5 lat. Jakim dzieckiem? Samotnym bardzo. Okej. Okay. Bardzo samotnym, myślę. Bardzo samodzielnym. Mm-hmm. Dosyć, wiesz, dosyć szybko musiałam wziąć na siebie różne rzeczy. I w ogóle żyłam bardzo długo w takim przeświadczeniu, że mogę wszystko. Znaczy, wiesz, że jestem niezniszczalna. Aż mnie walnęły pierwsze ataki paniki, jak miałam lat 21. I do tego momentu byłam, wiesz, byłam superwoman. Jak byłaś tą samotną, małą dziewczynką, no, to sobie wymyślałaś ten świat, w którym funkcjonowałaś? Tak jak trochę teraz dzwoni, udajesz, że dzwonisz, to wtedy sobie wymyślałaś przyjaciół, obowiązki. Wiesz co? Ja byłam zajęta. To znaczy, ja albo czytałam, albo budowałam domki dla lalek. Nie umiałam się bawić lalkami, ale robiłam dla nich domki. Ponieważ w moim domu te książki były wszędzie, to w moim pokoju też były książki, które w ogóle nie powinnam nigdy w życiu ich zobaczyć na oczy, a co dopiero zacząć czytać od lewej strony, od najwyższej. Pamiętam bajki eskimoskie do tej pory, tam był taki wstęp. Śpi, kochanie, śpi, bo jak nie zamkniesz oczu, to przyleci kruk i wydziobie ci oczy. To była tradycyjna eskimoska kołysanka, a potem przechodziliśmy, my mamy Babę Jagę. Kuba kręci głową. Nie, to jest ładniejsze niż lepiej tyrać rok na roli, niż córeczką być grocholi. Nie, ale słuchajcie, a potem przechodzimy do, jakby bracia Grimm mogliby naprawdę się schować. Bracia Grimm potrafią tworzyć horrory. Ale przysięgam ci, bo u braci Grimm przynajmniej były jakieś tam złe postaci, była jakaś tam, nie wiem, czarownica. A wiecie, kto był u Eskimosów? Lodożercy. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli gadam o takich traumach, to mój ojciec był prawnikiem i jak oni wychodzili z domu na jakiś jubel, to myśmy czytali medycynę sądową dla prawników. Tam były zdjęcia na przykład mężczyzny, którego głowę odciął płat skrzydła, albo ktoś, kto leżał 3 tygodnie na dnie Wisły. To były czarno-białe zdjęcia. To był nasz Harry Potter. Wspomniany mój wuj lekarz miał album Patologii Układu Rozrodczego i ja niestety trafiłem na ten album. Ale dobrze, ja mam teraz jeszcze wątek dziecięcy. Ale wygrałeś. Tak, wygrałeś. Gdzie moja głowa powędrowała, ja tam z dziadkiem... Nie dziwię się, kim jesteś dziś. Dobrze, ale to... Ale poczekaj. Ale to, ja się cieszę, może że znajdziemy... ty w ogóle masz jakiekolwiek życie seksualne po czymś takim, przysięgam ci. No wiesz... To mnie popatrzyła z takim pożałowaniem. No jakiekolwiek, to jest chyba istota tego, co dzisiaj seksualnie robi Piotr. Posłuchajcie, ja zawsze byłem sam, też sobie wymyślałem różne historie, ale lubię konfrontować się tutaj z ludźmi, którzy wchodzą do tego studia i jesteśmy w bardzo podobnym wieku. I ja mam na końcu tej historii będzie pytanie, ale zdałem sobie sprawę, że moje pierwsze wspomnienie, jestem 82, rocznik, moje pierwsze wspomnienie łączy się z bardzo traumatyczną historią i dzisiaj sobie przypomniałem w ogóle datę konkretnie, 9 maja 1987 roku. Mhm. I ja to widzę po prostu przed oczami cały czas tak samo intensywnie, kiedy to była sobota. Wypadek wydarzył się o 11, a ja z mamą po południu jechałem do Konstancina, do jej koleżanek i z Lasu Kabackiego po prostu buchał ten czarny dym. Wtedy ten drugi ił spadł. Być może to wpłynęło jakoś na moje późniejsze życie, a twoje takie pierwsze wyraźne wspomnienie. Co to było? Czy możesz podać datę na przykład? To jest śmieszne, dlatego że spędziłam w Libii moje pierwsze lata życia, czy tam 2,5. I zawsze opowiadałam mamie różne rzeczy stamtąd. No i ty nie możesz tego pamiętać, nie masz prawa. Dopóki nie usiadłyśmy, myśmy się tam 2 razy przeprowadziły, rozrysowałam jej oba mieszkania. Nie miałam prawa tego pamiętać, nie ma zdjęć na tym. To jest ta komoda, to było moje łóżko.
Ja mam w ogóle poczucie, że ja pamiętam strasznie wcześnie rzeczy. Oczywiście to są, wiecie, takie, takie małe rzeczy, ale takie chyba najmocniejsze wspomnienie. I to był chyba rok 85. Jak tata mnie odebrał z przedszkola, to było jakieś takie prywatne przedszkole, taka przechowywalnia dzieci w jakimś bloku. Ja się go w ogóle nie spodziewałam, bo on był cały czas w delegacjach. I on po mnie przyszedł i wiecie co pamiętam? Że ja się do niego przytuliłam i próbowałam powstrzymać płacz z radości, bo mi było głupio. Gówniara 5-letnia już miała jakąś blokadę emocjonalną i to jest tak smutne. Ale to był tata, nie ojczym? Tata przyjechał, jeszcze rodzice byli wtedy razem, ale to wiesz, chodzi o to, że ja byłam stęskniona. No i normalnie, no puszczają ci wtedy emocje, no mogłam się popłakać bez problemu, a ja w wieku 5 lat pamiętam wstrzymywanie płaczu. I to jest po prostu taka rzecz, która, wiesz... A to nie świadczy o jakiejś, to co powiedziałeś, jednak byciu, nie chcę mówić zaniedbanym, bo to gruba teza, ale samotnym w ale domu? Ale totalnie okropnie. Samotnym. Myślę, że tak. Myślę, że wiesz, działo się... Też zupełnie inaczej oceniasz rzeczy post factum, jak już popełnisz swoich mnóstwo błędów i zrobisz rzeczy. I ja nie mam pretensji do mojej mamy, czy do mojego taty, czy do kogoś innego, dlatego że wiem, że życie się różnie toczy. Poza tym też pokolenie naszych rodziców w ogóle nie umiało w rozmowę, w opiekę, w troskę. To oni brali od swoich rodziców to, co dostali i próbowali to przekazać i wiesz, no, każdy z nas dostał w tyłek. A to dziwne, bo mnie Kasia, którą przecież wiesz, że znam, wydaje się dziś bardzo współczesna. Tak. Kasia Grochola. Tak, tak, ale w ogóle mama była najlepszą mamą, jaką była w stanie być. Natomiast ona też miała swój słaby czas. Ona się rozwodziła, ona miała jakąś dramatyczną sytuację w swoim własnym życiu. I jak jesteś dorosły i jak też przeżyłeś jakieś tego typu rzeczy, to wiesz, że trudno być wtedy rodzicem, kiedy nie masz wsparcia gdzieś tam z zewnątrz. Natomiast... A ciężko jest trafić w matkę patelnią? Nie, patelnią odbijałam rzeczy, którymi ona we mnie rzucała. Albo ona odbijała rzeczy, które mi ja w nią rzucałam. Byłam koszmarnym dzieckiem, Kuba, no odpowiem na to twoje pytanie. Myślę, że moja matka mi zawsze powtarzała, że moje dzieci mi odpłacą. Mój syn mi nie odpłacił, ale naprawdę moja córka ma wszelkie... Wanda. Tak, Wanda... Rozumiem, ma predyspozycję, ale jeszcze patelni nie było. Ale rzucanie patelniami to był zenitalny moment waszej korespondencji emocjonalnej z mamą, czy było coś bardziej intensywnego? Wiesz co, tak w dużym skrócie, moja babcia, która mama mojej mamy... Najmądrzejsza osoba, jaką znałam, najbardziej zdolna w każdej dziedzinie, inteligentna. Ostatnia książka, którą chyba przeczytała przed śmiercią, to była któraś Masłowska i mówiła, zobacz, jak ona jest genialna, jak ona tutaj. I babcia postanowiła uczynić sobie ze mnie i z mojej mamy swoje własne córki. Babcia była niesamowicie silną postacią. I myślę, że mama też nie była w stanie gdzieś temu zapobiec. Rozumiecie, o co chodzi? Bo w tej chwili my jesteśmy uczeni powiedzenia nie. A myślę, że babcia sobie mnie w jakiś sposób przejęła i nomen omen sprawiła, że ja byłam starszą siostrą mojej mamy. Okej. Babcia uważa, że jestem bardziej odpowiedzialna, rozumiesz, że ja tutaj zrobię niezdrowa pewne... odpowiedzialność jak na tę metrykę. Ale nie, no masakra tak naprawdę. I mama, która jest niesamowita, bo ona jest z jednej strony moja mama ma 16 lat, a z drugiej ma 70 mniej więcej. To znaczy albo przychodzi mi tak, Dorota, niedługo umrę, ja już naprawdę nie mogę, już musisz się tym wszystkim zająć. A to jest dokładnie jej głos. Ale no jest. Albo przychodzi i mówi, to co, idziemy do kasynka? Więc jakby ja mam mniej więcej taką opcję, więc nigdy nie wiem. Czy masz troje dzieci? Nie, teraz już jestem dorosła. Ona jest moją mamą, ale to było trudne w pewnym momencie. Rozumiecie, o co chodzi? Więc trochę myśmy się traktowały jak siostry. I waliłyśmy się po jajach, ja mówię teraz słowem, to znaczy nie powtórzę wam rzeczy, które ja potrafiłam jej powiedzieć. A wstyd ci jest? Och, Jezu, strasznie. Ale z drugiej strony też wiem, na co ja odpowiadałam. Ona też umiała uderzyć w to miejsce, które zaboli. Ale tak, jest mi wstyd. Ale też dodajmy, że to twoja mama publicznie potrafiła powiedzieć, że to ty uratowałaś wam życie. Uciekając przed ojcem, przed domem. Przed ojczymem, to już był ojczym. Przed ojczymem. Ojczym. Ojciec był spoko, ale... Ale czy to prawda, że planowałaś jako dziewczynka zamachy na swojego ojczyma? Ja robiłam te zamachy, było wspaniałe. A czym, jak się chce zabić ojczyma? Nie, zabić nie chciałam, go tylko skrzywdzić, bo wiesz, jak masz sytuację taką, że ojczym ci tłucze matkę i zamyka drzwi, a ty musisz dzwonić po policję, to naprawdę w pewnym momencie dochodzi ci do tego. I mi w pewnym momencie już było po prostu wszystko jedno.
tam już zostały przekroczone wszelkie, już moje pamiętniki zostały przeczytane, rozumiesz? Jakby naprawdę już taka, wiesz, opcja. I pamiętam, że on pojechał na jakiś wyjazd ze swoją kochanką bodajże i zwrócił ze złamaną nogą z nart i miał taki rowerek. No więc usiadłam, wzięłam śrubokręcik, rozkręciłam ten rowerek tak, że trzymał się na ostatnich tylko śrubach i wiedziałam, że mnie nie dogoni, nie? Więc jak tylko usłyszałam Dorota! No to po prostu, wiesz, no mogłam przed nim uciekać, on o tej kuli nie był w stanie mnie dogonić. Więc miałam w sobie pewnego rodzaju... to było niemądre oczywiście, bo ten człowiek był zdolny do różnych rzeczy, ale... Powiem ci, że trochę o sobie wiemy, bo znamy się nie od dziś i z tobą i z Kasią, ale ilekroć widzę formy, w jakiej to opowiadasz i słyszę tę treść, to ja nie wierzę, że to się wszystko pod tą twoją głową mieści, wiesz, że potrafiłaś to i żyć normalnie. Nie masz takiego, Piotruś? Ale ja nie jest takim dystansem normalnie o tym mówić. No ja wiem, dziewczyna po trzech rozwodach. To też... O tym też porozmawiamy. Czterech. No i nie chciałem być dokuczliwy, no. Czterech, bo kościelne jeszcze. Dobra, przerwa. Dobra, to pogadamy, zaraz wracamy. Cztery? Boże. Ale ja nie jestem z tego dumna, tylko szybko powiem, że nie jestem z tego dumna. Zaraz wracamy. Wojewódzki Kędzierski. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer jeden na świecie w produkcji AGD. Haier. Wracamy do rozmowy, której słucha się jeszcze lepiej dzięki internetowi światłowodowemu od Play. Przygotowywałem się do tej audycji i oglądałem wszystkie programy Doroty, bo mam bardzo szybki internet.
a ja mam internet światłowodowod Play i mogę oglądać wszystkie odcinki Doroty naraz. Ach, tak było. Tak się przygotowywaliśmy do spotkania z tobą. Dobrze, Dorota, teraz... rok 88, zaczynasz pracę w programie Rower 98. Błażej. 98, przepraszam. Nie możesz wszystkich swoją miarą, Kuba. Tak, w 88 ja zacząłem w Rowerze Błażeja. Krążyły kiedyś legendy wokół tego programu, że młodzi pracownicy, tam szczególnie męscy, byli... To jest nieprawda. No właśnie, jak to jest? Obalmy to, bo krążyła taka legenda, że był to program, który stanowił trochę takie zaplecze dla różnych niefajnych zachowań molestacyjnych. Słuchaj, dyrektor Zieliński, który wtedy był szefem Jedynki, postanowił zrobić taki program, w którym nareszcie oddał antenę młodym i pamiętam, on miał takie bardzo gorące przemówienia. Telewizja Polska posiada, nie wiem jak teraz, bo nie byłam tam od jakichś 15 lat, ale posiadała 5 barków. Barek numer 1. Kaprys. Oczywiście, Kaprys, czyli piątka. Wszyscy bywaliśmy w tych barkach. To polegało na tym, że tam siedzieli leciwi dziennikarze i omawiali trochę jak w krakowskich kawiarniach, wiesz, te projekty, które kiedyś zrobią, mówili głosem tubalnym, tak żeby wszyscy ich słyszeli też na korytarzu. I mówił, rozpierdzielicie te barki, nareszcie przyjdzie młodość i cała reszta. Opowiem od razu puentę tej historii, bo niestety okazało się potem, że ci, którzy przyszli razem ze mną, byli jeszcze gorsi niż ci, co siedzieli tam kiedyś. Tak mi kiedyś pani garderobiana jedna powiedziała, że wiesz co, wcześniej to było źle, ale jak ci z twojej, swojego rozdania. Myśmy byli chwilę tak po pampersach, ale tak, jeszcze wchodziliśmy właśnie. Każde pokolenie, wiesz, wcześniej czy później. Ja nie słyszałam osobiście, a przyjaźniłam się z kolegami różnych orientacji, żeby taka sytuacja miała miejsce. I ja spotkałam się z jedną niemiłą sytuacją, którą dzisiaj byśmy mogli gdzieś tam uznać od pewnego znanego reżysera, który też tam maczał rzeczy. Natomiast... Sytuacja taka relacyjno-molestowalna? Wiesz co, ona nie była aż taka, natomiast myślę, że dzisiaj już by była. To była taka sytuacja, w której ja się poczułam niedobrze. Był tam też Tadeusz Broś. To w ogóle było zderzenie, wiecie, z zupełnie innych czasów, więc my sobie teraz fantastycznie będziemy opowiadać, patrząc naszą miarą, ale no nie wiem, ja dopiero od paru lat wiem, że mówi się ludzie z niepełnosprawnością, a nie niepełnosprawni. Dopiero 20 ostatnich lat zmieniło się wszystko. To znaczy sytuacje, które kiedyś były normalne i były na porządku dziennym, w tej chwili są sytuacjami, za które idzie się do sądu, więc to też trudno jest mi o tym mówić. Ja nie rozgrzeszam tego. Natomiast to był inny czas. To jest trochę to, co powiedział, przepraszam, że tutaj tak wrzucę, pan Franciszek Papież, który powiedział, że w tamtych czasach wszystko się ukrywało i wszystko się tuszowało. I w takich żyliśmy czasach wszędzie, nie tylko w kościele czy gdziekolwiek indziej. Natomiast na pewno była to sytuacja, w której grupie dzieciaków dano niesamowite narzędzia, dano niesamowite szkolenia. I właściwie wszyscy ludzie, z którymi wtedy zaczynałam, pracują teraz w mediach. Ale... A jak patrzę na ciebie, przepraszam, w pytanie na śniadanie. Byłaś tam? Byłam, chwilę. I potrafisz dzisiaj patrzeć na ten program bez jakiegoś zażenowania i karykaturalnych wyobrażeń? To jest smutne. Smutne jest to, że jedyna telewizja, która dociera wszędzie i która ma misję i na którą mamy obowiązek łożyć, nie płacę abonamentu, możecie mnie ścigać jakby co. Uważam, że jeżeli... A masz telewizor? Mówię, że to jest obraz. Mam. Uważam, że jeżeli płacę za wszystkie platformy, które chcę oglądać, a jeżeli sobie wykupuję w tym momencie, nie wiem, telewizję, gdzie jest w pakiecie jedynka i dwójka, to proszę, żeby to zostało załatwione pomiędzy, bo ja nie będę dwa razy płacić, albo odłączcie mi jedynkę i dwójkę, bo ja jej nie oglądam. Jeżeli nie chcę mieć kanałów sportowych, to wtedy za nie, nie płacę i koniec. No dobrze, ale jak rozumiem, ty byłaś w pytaniu na śniadanie, to obowiązywały jeszcze jakieś standardy dziennikarskie? Oj tak, to jeszcze były normalne czasy. To był 2006 rok, 2007, jakoś tak. Ja byłam przez chwilę, to były wtedy najgorsze momenty moich ataków paniki, więc prowadziłam po prostu na wszystkich możliwych lekach przeciwlękowych. Stwierdziłam, że jednak 3-godzinny, wiesz, program na żywo. Ty prowadziłaś programy live na leka? O, stary, na maksymalnej dawce wszystkiego. A oni wiedzieli o tym, że oczywiście, pamiętam, że przyszedł pan, robiliśmy o depresji, przyszedł pan psychiatra, który był tak zdenerwowany. No wiesz, ja miałam leki przepisane przez lekarza, no nie... Zerknął w receptę i... Nie, wprost przeciwnie, wziął ode mnie Xanaxik z kieszeni, bo się tak denerwował. Też był na leka. Rozumiesz, no więc... Co za telewizja. Ale nie wiem, no to... Spalałaś się?
Wiesz co, nie, chyba doszło do mnie, że nie jestem niezniszczalna. Ale nie? Czy, bo powiedziałeś 98 rok Rower Błażeja, ja wiem, że to był bardzo popularny program i tam wiele osób z dnia na dzień zostało, jakby nazwijmy to na te brzydkim słowem, na te brzydkie czasy, że celebrytami. Nie I ta estetyka takiego. Trochę się zmieniła też. Ja lubię słowo celebryta i uważam, że ono zostało po prostu wyświechtane, tak jak lubię słowo kutas. Mniej wyświechtane, ale też popularne. Zależy przez kogo. No, ale to celebryta. Zależy, ale przepraszam, mówię o jakby wiszącym elemencie przy zasłonie. Ozdobne kutasy. No, Piotr Wiatrówki tak. też było. Tak, tak. No, słuchaj, a na przykład... Poczekaj, a daj Kędzierowi zadać to pytanie, co ja mu przerwam, a ty wszedłeś i przerwałeś. Bo powiedziałeś o kutasie. Dlaczego? Dlaczego? Dobra. Jeszcze chciałem dodać, że była estetyka, taka klasa na obcasach, był taki serial. Był. Zwariowany, więc wasz tak. program też miał szaloną tak. kamerę, która Jezus latała. Maria. I ty twierdzisz, że nie byliście, nie staliście się znanymi Myśmy ludźmi z dnia na dzień. Myśmy mieli kompleks MTV, bo wtedy też MTV i Viva ruszała i po prostu byliśmy... Bo, no trochę się z was kompleks. Śmiano, no bo jednak była, no, była opcja dwóch światów i dwóch sposobów podawania treści. Nie byliśmy, ale to też były czasy i to Kuba, ty zaczynałeś w tych czasach swoją wielką popularność, czyli za chwilę był Idol i to były czasy, kiedy były gwiazdy. To ja były... pracowałem na Woronicza w 90, od 90 do 94 tak. roku. Pracowałem. Natomiast chodzi mi o to, że pracując w Rowerze Błażeja miałeś styczność z tymi wszystkimi Natalią Kukulską, Just Five Chylińska, i cała reszta. Tak. Ona. Natomiast słuchajcie, to jest niesamowite. To były gwiazdy. One były, one miały nimb gwiazdy. Przychodzili za nimi fani, były bramki. Oni byli prawdziwymi gwiazdami. To oni byli celebrytami. Natomiast to było piękne, ponieważ nie było jeszcze brukowców, nie było jeszcze internetu. I gwiazdy były po to, żeby je podziwiać, a nie po to, żeby je niszczyć. W tej chwili gwiazdy i celebryci są po to i przyjemność w żyłach zwykłego człowieka płynie, że może napisać, a on staro wygląda, ona jest gruba, ona jest głupia, on jest taki. A wtedy gwiazdy były po to, żeby je podziwiać i to było coś pięknego. A mi się nie chce wierzyć, że ty pełniłaś oficjalną rolę asystentki Magdy Mołek w Dzień Dobry TVN. Nawet jej takiej scenarzystki, jej teksty pisała. A mnie się wydajesz... Dziś. Może wtedy było inaczej. Zbyt dumna i niezależna do takiej pracy. Ja w ogóle nie chciałam już pracować przed kamerą, wiesz? A Magda Mołek nie jest osobą, która zbyt serio siebie traktuje? Bardzo dobrze mi się z nią pracowało. Mhm. Powiem ci tak, Magda jest niesamowicie profesjonalna, natomiast też bardzo ciepła. Jak ja do niej przyszłam, Dzień Dobry wtedy powstawało, to były wyłącznie... Bo przeszłam z nią z Tańca z Gwiazdami. I to był na razie weekendowy program, ja tam pisałam te teksty, z Magdą bardzo dużo gadałam i nagle się okazało, że dostaję pytanie na śniadanie, nie? I to jest opcja, że muszę przyjść do mojej szefa i powiedzieć, wiesz, teraz będę taka jak ty w ogóle na twoim stanowisku. I Magda zamówiła szampana i myślę, że to świadczy o postaci, bo nie jest dobrze stracić osobę, z którą ci się świetnie pracuje i która dla ciebie robi rzeczy. Mhm. I z Magdą do tej pory mam bardzo ciepłą relację, rzadką, ale ciepłą. Bardzo ją cenię i ja w ogóle lubię dobrze mówić o ludziach. To dobrze. Będziesz kontrą dla nas, szczególnie dla mnie. Jak bardzo ustawionym programem był Taniec z Gwiazdami? Bywał? Pracowałam tylko przy pierwszym sezonie i nie był wtedy w ogóle. A nie dawano już wtedy gwiazdom gwarancji, że nie odpadną do jakiegoś odcinka? Nic mi o tym nie wiadomo, ale wiesz co? Myśmy byli... Nie, na pewno ten pierwszy sezon taki nie był. To znaczy, to było niesamowite, bo między nami nawet taką scenarzystką, którą byłam ja, stworzyło się jakieś bardzo fajne relacje. Myśmy imprezowali razem. Ja byłam tą osobą, która szła powiedzieć Hubertowi, kto odpada. Mhm. Czyli ty miałaś władzę? Słuchaj, Krajową Komisją Wyborczą nie słyszy. Słuchajcie, to było najgorsze, no bo nie można było mu tego przekazać na słuchawkę, bo ktoś mógł go usłyszeć albo coś, więc ja przechodziłam w przerwie reklamowej, znając werdykt, stali ludzie, z którymi się bardzo zżyłam i to było okropne. Więc nie mam takiego poczucia. Być może później tam tak było, ale nie wiem tego. Wiem, że w pierwszej edycji tak nie było. No dobrze, a jakiś fakapik ci się zdarzył z scenarzystki? Że napisałeś coś pani Magdzie i no, nie wyszło tak, jak trzeba? To w ogóle było, słuchajcie, ten Taniec z Gwiazdami, to było tak nieśmieszne. Ja pracowałam na... Nieśmieszne? Ale tak nieśmieszne. I pamiętam, że w pewnym momencie z Hubertem nareszcie wymyśliliśmy, to Hubert Urbański prowadził z Magdą, i nagle z Hubertem wymyśliliśmy pierwszy śmieszny żart, znaczy tak nam się wydawało wtedy, który brzmiał, że Hubert ni z tego, ni z owego mówi do Magdy, do tej pory to pamiętam,
Magda, a wiesz, że rekin kopnięty w nos nie atakuje człowieka? Wydało mi się to tak zabawne, że w tym nadętym debilizmie nagle Hubert mówi coś takiego. Niestety nikt tego nie zrozumiał. I... Ale poszło to w świat i no, widzowie... No to było na żywo, więc jakby... Nie, słyszałem o tym żarcie, że wrócił w Familiadzie po paru latach. Ale wiesz, to było strasznie takie, i takie właśnie takie... A propos znamy się i cenimy od lat, tak. Ale... Pewnych pytań nigdy ci nie zadałem. Dawaj. Wyjmij mi chociaż 5 powodów. Tak. 4. Tak. Dla których 20-letnia dziewczyna wychodzi za mąż. Bo bardzo chcę założyć rodzinę. 1. Bo bardzo chcę mieć dziecko. Mhm. Bo chcę nie nosić już nazwiska swojego ojca. Mhm. Bo uważa, bo lubi zmianę. A może bardzo chcę uwierzyć w bezwarunkową miłość, bo takiej nie doświadczyłam? Też na pewno, ale to w ogóle, wiesz, ja strasznie chciałam. Chciałam stworzyć podstawową komórkę. Zapytać? No. I też na podstawie naszych doświadczeń wspólnie z Kubą. No, mieliście wspólne doświadczenie, podoba mi się. Mamy wspólne doświadczenie co tydzień, ale chodzi o to, jesteśmy w podobnym wieku. I tak się zastanawiam, że skąd ta potrzeba formalizowania pewnych historii? W naszym wspólnym wieku. Wiesz co, bo ja wiem, to głupio zabrzmi. Bo można być z kimś chłopakiem i dziewczyną, czy nie? Ale to jest takie ekstra powiedzieć mój mąż, moja żona. Ja w ogóle chciałam po prostu, nie wiem, ale nie umiem wam Dorota, czy hasło pod tytułem to jest ekstra, że można tak powiedzieć, to jest merytoryczny warunek, który wypełnia cholera długą listę oczekiwań wobec męża i żony? A można mówić i nie być faktycznie? Nie wiem, słuchajcie, no nie mam zamiaru brać więcej ślubów, więc pewnie... Na pewno? Nie, nie. A on o tym wie? Ale ja nie wiem, ja nie mam nikogo i to jest wspaniałe. Nie wierzę. Przysięgam ci. Od 16 roku życia zawsze byłam w związku. One były na zakładkę, one były po prostu non-stop. I od jakiegoś czasu jestem sama i to jest... bardzo dobra rzecz. Na przykład, jesteś czy bywasz sama? Jestem. Słuchaj, zapisałam się nawet na kurs prawa jazdy. Czyli będziesz jeździła po ulicach, tak? Tak. Dobrze, to też podamy datę kiedy, a nie boisz się... Mnie głównie nie ma w Polsce, rozumiesz o co chodzi? Jakby to nareszcie robię jesteśmy rzeczy, których w Unii Europejskiej i dbamy też o pieszych w Unii. Nie boisz się, że dzieci wychowane bez ojca szukają potem pierwiastka ojcowskiego u takich facetów jak ja i Kędzior i mają potem kłopoty relacyjne. Ja jestem beznadziejna w wyborze facetów. Jak mi pokażesz jakiegoś takiego faceta na zdjęciu niewyraźnym, Kuba wyciąga atlas mężczyzny. Pokażesz mi niewyraźne zdjęcie mężczyzny, który jest absolutnie nie do związku, porąbany, po prostu nie nadający się do niczego. Ja się w nim zakocham w ciągu 13 sekund. Ale no, dlatego, że nie masz dobrego wzorca. Ale poczekaj. Emocjonalnej matrycy. Poczekaj, Piotruś, bo jest bardzo ważna rzecz. No. Wiesz, kiedy ja się zakochałem w Adamie Sztabie? Ja pracowałem z nim przez lata w programie Idol. No. Kiedyś jest impreza u ciebie. Jesteście jeszcze przed ślubem, twój syn ma ze 4 lata, 5. Aha. I Adam mi opowiada, że kiedyś przychodzi twój synek do Adama i mówi, dlaczego jesteś z nami, czy dlaczego mieszkasz z mamą, czy dlaczego nas odwiedzasz. Aha. A Adam powiedział, wiesz, ze wszystkich dzieci na świecie postanowiłem wybrać ciebie i to coś znaczy. Nie wiem, czy znasz tę historię. Znaczy, znam tę historię, że jak mój syn... Tam ją trochę inaczej. Dobra, nieważne. ale nie. Ale w podobnym tonie emocjonalnym. Nie? Słuchaj, nie, to nie jest istotne. Adam, dobra, cofam, ale mi się to strasznie spodobało. Nie, bo to jest w ogóle bardzo fajne, rzeczywiście to jest taka rzecz, którą zawsze Antkowi powtarzałam, żeby w nim taką pewność siebie zbudować w momencie, kiedy dzieci mu powiedzą, że to nie jest jego prawdziwy tata albo coś takiego. Natomiast na pewno Adam podjął się tej roli, wychowywał Antka od kiedy Antek skończył rok tak naprawdę. I to jest w ogóle fantastyczne. Nadal mają ze sobą kontakt i zawsze mu będę za to wdzięczna. Zresztą w ogóle myślę, że to był bardzo ważny facet w moim życiu. Cudownie, że jest z Agą i że mają super dziecko i naprawdę Aga też jest ekstra i do siebie bardzo mocno pasują. Ja w ogóle lubię, jak moim byłem jest dobrze, bo jakbym o nich źle myślała, to bym miała jakąś taką opcję, wiesz, że siebie nie szanuję i tego czasu, który poświęciłam na to. A tam mój słup jest ekstra na przykład. Byłaś z Adamem 11 lat, było super, wzięliście ślub. No bo nie przyjechałeś na ten ślub, to wszystko dlatego. Nie mogłem przyjechać, bo planowałem własny. Nieprawda, to było w samochodzie. Wiesz, co było najgorsze? Powiem to. Dobra. No dzień powiedz, ślubu. Powiedz. Dzień ślubu, nie? Na mnie 18 zaczynam, czy coś takiego. I dzwonię do Kuby. Kuba mówi, tak, jestem w drodze. Jestem w samochodzie, jedziemy. Super. A z kim jechał wtedy? Ja wam powiem, jaki był koniec tej historii, bo to nie jest wcale śmieszne. Co się stało? A to prawda, że ostatni ślub kosztował cię 65 zł? Tak, Dunkin' Donuts. I to jest fajne?
Wiesz co, jak sobie zrobisz jeden taki naprawdę ślub i wesele z Adamem, było ekstra, nie? Ślub z moim pierwszym mężem, z tatą biologicznym Antka, no to był taki w ogrodzie, przyjaciele, wiesz, sami gotowaliśmy jakieś tam rzeczy. Hippie tak, ślub. A trzeci ślub był taki, że nikomu o tym nie powiedziałam, nawet mamie, więc jakby zrobiliśmy to i wyszliśmy, nie? Nie, bo zastanawia mnie, trochę o tym mówiłaś przed naszą przerwą, no. Że... czy trzy rozwody to jest życiowy sukces, bo wiesz, o co ci chodzi? Bo mam dosyć fajne chyba teraz pytanie, ono mi się teraz werbalizuje. Czy trzy rozwody to jest życiowy sukces, bo wiesz, o co ci chodzi, kogo szukasz? Czy to jest porażka, bo nie wiesz, kogo szukasz i o co ci chodzi? Ale ja w ogóle nikogo nie szukam. To jest to teraz. To wyjdźmy z tego. Myślę, że jedyną rzeczą, którą ja chciałam, to chciałam być kochana. Kochać i być kochana, rozumiesz, o co chodzi. Ale to, że trochę nie wiedziałam, jak to się wszystko robi, że to nie tak. Myślę, że każdy z tych związków był zupełnie inny. Wiesz, ja jestem, byłeś zresztą u mnie na imprezie i wiesz, że na 70 osób robienie imprezy, ugotowanie wszystkiego i cała reszta to jest coś, co lubię. Ja jestem domowym zwierzakiem. Ja lubię się kimś opiekować, rozumiesz? Ja lubię gotować, ja lubię tworzyć dom i wszystkie inne rzeczy. A z drugiej strony jestem totalnie porąbana. I rozumiesz, kupuję nagle bilet i znikam gdzieś tam i lubię sama i bardzo lubię to moje łóżko, w którym nie natrafiam nogą na żadną włochatą nogę, rozumiesz, w nocy. Ale my czasami też mamy nogi z mniejszą ilością włosów. Może. Niektórzy spać na kanapie. Nawet. No dobrze, ale... Ale wiecie, o co chodzi. To ale w którym roku, w którym wieku zdaję sobie sprawę, że najważniejsze, uwalniające jest poczucie, że trzeba być swoim najbliższym kochankiem dla siebie. I to jest żadne fundament. Jeszcze. Nie wiesz jeszcze tego? Nie. Naprawdę? Ja, wiesz co, doszłam do takiej rzeczy fajnej, że ja w ogóle nic nie wiem. A okej, okay, to już ktoś kiedyś powiedział. A jak wiem, jesteś, że nic nie wiem. Jesteś, tak już rozkładamy szanowosko na czynnik pierwsze. Jesteś singielką. Od dawna już? Od dawna. No to jakieś tam, bo my byliśmy, bywamy singlami. Zobaczył się zakrystalizować. Bo do czegoś tam zmierzam w swojej głowie, a chcę to ubrać w słowa odpowiednie. Ty wychodzisz na miasto z taką myślą, a poderwę dzisiaj z chłopaka? Nie, ja w ogóle nie wychodzę na miasto. Jak idę na miasto, to idę na chwilę na kolację z kimś, z przyjaciółmi jakimiś. Głównie są to osoby, które mają swoich własnych chłopaków i są płci męskiej. A koleżanki mają takie ambicje, że cię zeswatają teraz z kimś nowym? Nie mają, nie. A już jest ten etap, że chciałabyś na przykład się właśnie z kimś, nie? Nie, to znaczy... Pójdźmy na skróty. Dorota, do którego roku życia miałaś lub masz problem z samoakceptacją? Mam go zawsze. To jest moja rzecz po prostu. Czyli wiesz, ale on jest znowu taki połowiczny, bo z jednej strony ja naprawdę się lubię, naprawdę. A tak mi się wydaje, bo... Jak się lubię, lubię ze sobą przebywać, lubię coś tam, a czasami się nienawidzę, no bo czasami sobie tak patrzę, sobie myślę, Jezu, to by mogło być inaczej. No to każdy ma taki moment, że się bardziej lubi mniej, to nie ma nic więcej. Poza Kubą wszyscy tak nie mają. Nie, no Kuba się zawsze lubi. Ale czy to nie jest tak, że strach przed byciem porzuconą determinuje każdy twój związek już dziś? Nie. Jesteś pewna, że robiłaś to? Nie, w ogóle, jakbyś, wiesz co, w ogóle opcja bycia porzuconą, co to znaczy? No to jest albo wchodzisz, to jest takie patriarchalne myślenie. Nie. Scheda patriarchalnego myślenia. A czy z racji stażu koleżanki przychodzą i się radzą na przykład? Ciebie? Bo ty jesteś taka... Że przychodzi Kukulska i mówi, chciałbym się rozwieść. Bliska, ratuj, nie? No bo zobacz, jak już ty masz autorytet w designie i w wykańczaniu wnętrz, no to może komuś możesz wykończysz małżeństwo. Wykończyć życie. Słuchajcie, ja się właśnie uczę przestać doradzać ludziom, po prostu to jest straszne, wiesz, nie dość, że jako Polacy mamy taką cechę, że znamy się na wszystkim, to ja jeszcze mam taką osobowość, że ja się znam na wszystkim, to jeszcze celebryci się muszą znać na wszystkim, wiesz. Siadasz koło mikrofonu, jestem w radiu trzeci raz w życiu, więc teraz właściwie powinnam napisać książkę o radiu, zrobić warsztaty o radiu. Poradnik o radiu, po prostu ja i radio, Dorota Szelongowska. Jak zmienić radio, Dorota Szelongowska? Nie zmienić. Jak w ogóle wiesz o radiu całkowicie. Mogę mówić na temat wszystkich, że są kamery tej 4K, one pewnie mają 360 stopni, więc jakby rozumiesz, no. Więc ja chciałabym w końcu sobie odpuścić z tym wszystkim. Nie możesz, bo musisz powiedzieć kiedyś swojej córce, czy w związkach są role, czy ich nie ma. Nie, co mam jej mówić? Ona ma fajnego tatę i fajną mamę i widzi o tym, że się dogadujemy i widzi o tym, że zajmujemy się nią pół na pół i widzi tatę, który gotuje i odkurza. Tata ma jeszcze jakąś super dziewczynę po prostu, którą Wanda uwielbia. No to jest to stare, cudo. Dobra, to w takim razie zajmujemy się, bo dzisiaj dzwoniliśmy się przed audycją z Kubą.
że jednak porozmawiajmy o tym, co nas interesuje. Tak. Nieruchomości. I to, że mamy w planach kupno bardzo dużo takowych. Chciałem na początek, czy stół twojej mamy jeszcze się trzęsie? Bo który? Z siedmiu? Ten z kulis sławy, uwagi. Słuchaj, stołów w tej chwili jest 6 albo 7. Ostatnio, jak jej przestawiałam, moja mama lubi rzeczy. I ona ma taką umiejętność, że ona nie myśli o tym, że one się już nie mieszczą, tylko je kupuje. Masz na przykład chyba 13 foteli w salonie. 13, to ma duży salon. I dwie kanapy. Okej. Okay. I dwa stoły, około 7 pomocników, całą ścianę w książkach. Więc generalnie mama już jest po remoncie. Oczywiście jest niezadowolona. A czy ty ogarniałeś ten... Oczywiście, więc jest niezadowolona. Rozumiem. A gdyby teoretycznie ktoś inny zrobił ten remont, to myślisz, że byłaby zadowolona? Tak. Ale to jest prawda, że ty od dziecka chciałaś być gospodynią domową. Tak, no. A skąd tak? No bo ty się nie zajmujesz tym, czym się zajmuje teoretyczna gospodyni domowa. Jak nie? No słuchaj, przychodzę do domu, sprzątam, kocham sprzątać. Dla ciebie sprzątanie jest seksy, nie? O Jezu, ja w ogóle kocham, nie wiem, czy jest seksy, jest tak przyjemne. Ja oglądałem takie filmy, rzeczywiście jest seksy. Uwielbiam sprzątać. Ciebie jara odkurzanie. O, to jest to mnie relaksuje. Ale co czujesz? Co mnie jara, że otwieram szufladę i tam wszystko jest poukładane. I na przykład wiem, gdzie odłożę zegarek, jak wrócę do domu i wiem buty, której przegródce będą. Czy ty jesteś fetyszystką segregowania rzeczy? Tak, ale jestem też straszną bałaganiarą. A co wygrywa? Czy to jest tak równolegle, pół na pół? To jest fantastyczne, bo ja sobie daję cały czas zajęcia. Ty jesteś perypetuum mobile, żeby sprzątać, okej. Okay. Ale to jest straszne. Ale ty powiedziałeś, że czujesz się fizycznie podniecona, gdy możesz posprzątać mieszkanie. To jest podekscytowana, jakieś życie zastępne. Podniecona się łączy jakby z seksualnością. Od razu ja podekscytowana jestem. Podekscytowana. Ale bałagan. Tak. Ach, Piotrek, ach, będę szorowała. Bałaganiłeś. Rzuć to skarpety. Pocałuj mnie. Ale Marie Kondo jest taka, ta Japonka, która składa za jednym ruchem t-shirt w kostkę. Bo ona każe wszystko wyrzucić. Ale wiesz, że ona teraz ma dwójkę dzieci i zwariowała i powiedziała, że to w ogóle nie da się tak łatwo tak ogarnąć. Ale myślę sobie, wiesz co, też jako osoba, która jednak bywa w tych domach zupełnie obcych ludzi i zagląda im też do szaf i robi inne rzeczy, że w ogóle taką zmorą totalną, to Kubie kiedyś mówiłam, jest to, że my chcemy wszystko przechowywać. Cały czas nam brakuje miejsca do przechowywania, a przechowujemy rzeczy, które w ogóle nie są nam potrzebne. Tak zwane przyda się. Wiesz co, ale nawet w tych przydasiach na przykład jest 10, wiesz, nadal ta pościel z kory i cała reszta, która... A czy to się trochę zmieniło, bo mój dziadek, moja babcia, cokolwiek im wpadło w ręce, to się znajdowało zawsze w domu, nie? Że było to zbieractwo kompulsywne i myślę, że to było uwarunkowane tym, jak przeżyli swoją młodość, wojnę i tak dalej. Czy ta cecha ciągle obowiązuje wśród naszego wspaniałego narodu? Tak. Tak. A jakie najbardziej rzeczy u kogoś w domu cię zdziwiły, że to zasuszona było? Zasuszona pępowina dziecka i zęby. A czy zasuszona pępowina dziecka jako trofeum wiszące na ścianie? W takim woreczku, tak. I zęby czy kogo? Mleczne, tego samego dziecka. To bardzo kochali to dziecko. Dziewczynki. A samo dziecko? Tak, nadal tam mieszkało. 21 czy 22 lata. A można tak generalnie powiedzieć, że Polacy mieszkają pięknie, Anno Domini 23? Ja uważam, że mamy taką cechę, która pozwoliła nam przetrwać lata, kiedy nie mieliśmy absolutnie żadnych wzorców z zachodu, a jednak w latach 70. czy 80. polski design był na najwyższym poziomie. Mm-hmm. I to się, wiesz, bardziej to widzimy w tym, że nasze matki były świetnie ubrane, bo brały wykroje z burdy i gdzieś tam zdobywały deficytowe materiały. Ale myśmy też to w mieszkaniach mieli, więc to jest tak, że my umiemy więcej niż nam się wydaje. Natomiast zniszczyły nas lata 90. I to jest tak, że dostaliśmy nagle wszystko i to, tego wszystkiego użyliśmy naraz, nie? Właśnie o tych wszystkich grzechach estetycznych, o tych meblościankach i półkotapczanach pogadamy tylko przerwę. Bardzo chętnie. Nie, bo ja jestem ciekaw, bo ja na przykład jestem ciekaw, czy ciągle w polskim domu takim miejscem świętym jest telewizor. Tak. Ciągle jest. Mimo, że na nim nie możesz ryby już położyć. Właśnie, ani kryształu. Nawet serwetka się nie trzyma. A u Kuby są korale między kuchnią a salonem. Przejść. Miałeś nie mówić. No dobra, sorry. Od babci. To są z pępowiny moich braci. Zaraz wracam. Na więcej ciekawych pytań w podcaście Wojewódzki i Kędzierski zaprasza mBank z kontem Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.
usłyszymy się. Na dalszą część rozmowy zaprasza Play, partner podcastu. Proszę państwa, wojewódzki kędzierski potrzebują pomocy, kupili właśnie swoje M1 i posłużymy się tutaj wiedzą pani Doroty, która pomoże nam to mieszkanie stworzyć od zera. Jakie grzechy estetyczne tak. dzisiaj trawią polskie mieszkalnictwo? Czy ciągle są fototapety, a barki mają taką rolety mikrowaną? Dzień, noc. Co mają? Rolety dzień, noc, to jest najgorsze. Ale poczekaj, te przekręcane... teraz nie. właśnie państwo... Wertykale. Nie wertykale, tylko rolety dzień, noc, czyli te takie, które, wiesz, przesuwasz i albo są taką żaluzją, bo jedne są takie bardziej przejrzyste, a drugie nie. Jak zerkniecie na którykolwiek blok, to będą w 80% okien. Rolety dzień, noc. A weź wpisz sobie w internecie. Ja wpiszę. Rolety zobaczy. Dzień, noc, ja nie mam takich... Ale to ja wpiszę rolety dzień, noc drogie dla ciebie. Dobrze, ale czy są jeszcze jakieś takie estetyczne, ewidentne nasze grzechy pierwotne? Słuchaj, naszym najgorszym grzechem jest to, co powiedziałam, czyli chcemy przechowywać rzeczy, których nie potrzebujemy. Czyli ciągle kochamy szafy na przykład, bo Polacy mają obsesję szafy. Kochamy schowki, kochamy pawlacze, kochamy po prostu wszystko, musi mieć dodatkowe miejsce do przechowywania, nie? Mhm. Jakaś taka dziwna opcja mieszkania nie tak, jak chcemy, bo to jest tak naprawdę, wiesz, największy grzech, czyli zrobiłem sobie tak, jak ma sąsiad na górze, albo tak matka się do kredytu dorzuciła, to mam firanki, których nienawidzę. Czyli nadal nie wiemy, czego chcemy i nie chcemy wiedzieć tego, czego chcemy. Nie umiemy tego w ogóle zrobić. A to chcenie zaczyna się od zrobienia porządku. Czyli znowu segregujesz te rzeczy i sprawdzasz, co ci jest potrzebne, co nie. Robisz mieszkanie pod siebie. Druga rzecz jest taka, że przyjmujemy rzeczy i uważamy, że używamy rzeczy, które są jeszcze dobre. Ja tylko nienawidzę tego zdania. Co to znaczy, że jest jeszcze dobre? Nie oddawaj tego, bo to jest jeszcze dobre. Czyli co, widelec ma jeden ząb i mówi, jeszcze babcia będzie zdać. Nie, to jest jeszcze dobre. Tak. Mhm. Nie, ale wiesz, to jeszcze dobre to jest takie, że na przykład ktoś by się bardzo ucieszył z czegoś. Mhm. Ale nie oddawaj, nie, to jest jeszcze dobre. No, ale co to znaczy jeszcze dobre? Czy tobie się to podoba? Czy ty to lubisz? Czy ty z tego korzystasz? To nie, czy coś jest jeszcze dobre. Rozumiecie, o co chodzi? To jest ta różnica. Okej, ale z drugiej strony coraz większa ilość osób, bo to widać, korzysta z usług zawodowych architektów wnętrz, projektantów. Słuchajcie, chyba, że to ginie w skali. Powiem wam tak, mam biuro projektowe duże i prawda jest taka, że jeżeli miałabym wam powiedzieć, jak to się zmieniło na przestrzeni 2 lat, czyli opcja COVID-u, to obroty takiego biura spadły o 50%. Mm. Każdego. Moi znajomi mający duże sklepy meblarskie i działający w tej branży, niektórzy musieli zamknąć swoje działalności. Po pierwsze inflacja, po drugie nigdy w życiu drewno nie było tak drogie, stal nie była tak droga, wojna, wszystko naraz. Ale też jest tak, że w tej chwili jak ludzie już kupują to mieszkanie, co jest, graniczy z cudem, dlatego że w tej chwili popyt jest większy niż podaż. Ludzie boją się sprzedawać mieszkań, boją się jej urządzać. Ceny mieszkań są masakryczne. To znaczy w tej chwili w Wielkiej Płycie kupujesz mieszkanie za 20 tysięcy za metr. No to umówmy się, że za takie pieniądze 4 lata temu można było kupić elegancką kamienicę w dobrym miejscu. Tak. Więc to się zmienia i w tej chwili ludzie znowu próbują robić, no wiesz, projektant jest rzeczą dodatkową, to nie jest niezbędna rzecz. A niestety, prawda jest taka, że czasami, często jest tak, że płacąc za projektanta unikamy błędów, mamy dużo zniżek, bo wiadomo, że biura projektowe mają zniżki, no i robimy rasa dobrze. Bo ja mam takie ciągle wrażenie, że my nie cenimy, ja na przykład w swoich mieszkaniach cenię przestrzeń, tak. A Polacy chyba cenią dużą ilość mebli. Żeby one jeszcze pod ściany te wszystkie meble pospychały. Wszystkie meble pod ścianą, to jest dla mnie taka rzecz, którą wiesz, my zawsze robimy. Nie ma to prawda. Takiej. Wszystko musi stać pod ścianą. I pamiętam, kiedyś robiłam taką opcję, że mówię, słuchajcie, a może przestawcie sobie tam tą kanapę na środek. Ale to wtedy nie będzie misja. Ja mówię, no dobrze, a ile razy tutaj tańczycie w tym salonie? Jakby co robicie takiego, że potrzebujecie tego akurat miejsca? Mm-hmm. No i odpowiedzi nie było. Mm-hmm. No organizujemy imprezę, ja mówię, ile razy w roku? No jak są Staszka imieniny? Ja mówię, to zacznie, można ją przenieść i podstawić pod ścianą. Ludzie w ogóle, my jesteśmy zamknięci trochę w takich klatkach, takich, wiesz, nie wiemy, co ja chcę, nie wiem, co... A poza tym ludzie się strasznie kłócą przy projektowaniu wnętrz. A łatwiej jest zaprojektować przestrzeń mniejszą czy większą? Większą. Łatwiej. Dużo łatwiej. Znaczy, wiesz co, wszystko też zależy... Ale też można nie mieć na tą przestrzeń pomysłu. Można w ogóle nie mieć pomysłu, poza tym bardzo często, wiesz, no są mieszkania, które są proste i które stworzył deweloper
w taki sposób, że można ją umeblować i to jest intuicyjne, aż są takie mieszkania, gdzie naprawdę musisz się natrudzić. Albo trafiasz na takiego gościa na przykład jak Kuba, czyli który ma, wiesz, 1500 metrów kwadratowych na dwie osoby. I to jest zupełnie inaczej. Z czego jedna dochodząca. Oczywiście. Ale wiesz, ale to tak... Ale taka jest prawda. Ale taka jest prawda. Ilekroć moja świętej pamięci mamunia wchodziła do moich mieszkań, to mówiła, kiedy sobie kupisz meble? Bo tam była przestrzeń to światło. Akurat ja to najcenniejsza lubię. Rzecz. A czy ty widziałaś mieszkania jakichś innych gwiazd niż moje? Nie. I tam jest raczej gust, czy raczej czuć pieniądz? Ja robiłam przez parę sezonów taki program, który się nazywał Domy Gwiazd, czy Dach no. nad Gwiazdami. No to wreszcie nam się clickbait włącza, no. Aha. No. No i? No powiedz. No, same inicjały. Ale co, ten człowiek jest detektywem? To nie. Ale wiesz co, przynajmniej jak patrzę na zdjęcia mieszkania pana kwadratowego, to masz taką opcję, że on jest przynajmniej jaki. On jest konsekwentny. On tam jest ja to jest cenię. Bardzo polski design. Nie wiem, czy polski, czy rosyjski. Myślę, że jakieś takie pożenienie. Słowiański. Ale prawda jest taka, że przynajmniej tam jest konsekwencja. Przynajmniej wiem, że ten pan to lubi i ten pan idzie w tym kierunku. Słuchaj, są ludzie, te mniej znane gwiazdy miały ładniej urządzone mieszkania. A najgorzej? Aktor, dziennikarz, publicysta, kto miał? Czy detektyw konsekwentnie? Pamiętasz? Chyba w ogóle w ten sposób ci nie odpowiem. Ale pamiętam, że bardzo fajnie na mnie wrażenie zrobiło dom Rudiego Schuberta na Kaszubach. Mm-hmm. I to było fajne, bo widać było, że to jest gość, który się tym bawi, który to lubi. Mm-hmm. Lubię bardzo dom Natalii Kukulskiej, ale lubię go dlatego, że w ogóle lubię Natalię, lubię to, że tam jest domowo, tam nikt niczego nie udaje. No i przede wszystkim konsekwentnie ten sam mąż i ta sama żona. No, ale fajnie. Coś ci powiem, Dorota, bo żeby nie było tak miło, no? Bo jest miło już od godziny. Dawaj, no. W programie Totalne Romanty Szelongowskiej tak. Drażni mnie tylko jedna rzecz. Tak. Jak myślisz, która? Ja. Nie, to jest druga rzecz. W programie Totalne Remonty Szelongowskiej drażni mnie tylko jedna rzecz. Zmuszanie ludzi, żeby wyrażali swój zachwyt, żeby wyrażali silne emocje, żeby mówili... O Jezu! Oj, nie, to niemożliwe! Zmuszona. Półka! O, tapczan! Tata! Ale jak ja im zmuszam? To czuć, że oni jest im mówione, wdrukowywane. Czy oni są bici? To mnie boli. Doris, wytłumacz, o co chodzi. Przecież mogą być ludzie, którzy powiedzą okej. Okay. Wiesz co, ale całkiem szczerze ci powiem. To znaczy jedyną rzecz, którą dostają ludzie od reżysera, to za każdym razem Piotrek im mówi, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że kamera nie... słyszy waszych myśli, więc jeżeli coś pomyślicie, dlatego to oni to są powiedzcie. Jak w tym takich reality przed faktami, te wszystkie jakieś tam... Nie, wiesz co, to... Oni aktorzą swój entuzjazm. Nie, to całkiem szczerze ci powiem, że w ogóle tego nie wyczułam nigdy i mówię to całkowicie ja poważnie. Ja mówię też jako widz, bo ja oglądam. Rozumiem. Wiesz, patrzę jak urządzać mieszkanie, ja nie oglądam, żeby było brzydko. Ale jakby jak stoję obok, to wiem, że ta emocja jest, wiesz, ta emocja jest ze środka, szczególnie, że wiesz, no my robimy te mieszkania tak, jak oni chcą, czyli jeżeli ktoś kocha kolory i dużo rzeczy, no to mu damy te kolory. Właśnie czasami jak umieszczam te zdjęcia na Instagramie, potem wiesz, na dole jest. A dlaczego znowu tak samo? No co ja poradzę, że człowiek chciał, wiesz, w tym kierunku. Ale nie mam takiego poczucia, że oni są jakoś do tego zmuszani. A dlaczego tak bardzo odchorowujesz? Bo wiem, że odchorowujesz. Jak ktoś wchodzi, mówi, no okej. Okay. Ale tak nie było. Znaczy, nigdy tak nie było? Nie, raz mieliśmy taką sytuację, o której już mówiłam i za każdym razem, jak o tym mówię, to potem nagle są z tego, wiesz, tytuły wielkie. Mm-hmm. Natomiast... A co, weszła rodzina i powiedziała, okej, okay, dzięki, nara. Nie, to była inna sytuacja. Tam, ale to, kurde, wiesz co? To była sytuacja... Wiesz co powiedziałaś? Powiedziałam, wiesz co? Wiesz co powiedziałaś? No bo właśnie, no bo... Dobra, no. Mieliśmy kiedyś takich bohaterów, to było jeszcze w czasie, kiedy bohaterowie się sami zgłaszali do programu, okay. Bo teraz jest trochę inaczej. Bo teraz jest zgłaszanie casting? I to jest, nie, teraz to jest naprawdę totalna niespodzianka i przysięgam wam, to żaden nie z ustawiano. Naszych bohaterów jeszcze nie wiedział, że się dostanie do programu. Mm-hmm. I naprawdę okay. Tego dnia zaczynamy remont, którego jakby, ja mówię, cześć w jakiejś opcji strasznie dziwnej, czy mogę ci zrobić remont, więc to jest zupełnie inny case, ale też ten case sprawia, że to, jak ci ludzie lubią mieszkać, my wiemy, od ich przyjaciół i znajomych. Więc wiesz, no czasami coś się może nie zgodzić, bo my mamy dokumentację robioną tylko na podstawie przyjaciół, rodziny, bo ci ludzie nie wiedzą o remoncie. Natomiast no to była sytuacja, kiedy ludzie się zgłaszali jeszcze sami, więc wysyłali od razu, jaki styl im się podoba, co im się podoba. I myśmy tak naprawdę zrobili copy-paste z rzeczy, które oni wysłali, bo wysłali ileś tam zdjęć jednej, wiesz, tam kolorowe kanapa, kolorowe coś tam i wszystko. I strasznie to był trudny remont. Myśmy tam naprawdę, masakra. No i
wchodzą bohaterowie, no i właściwie to oni nie chcieli tego, oni nie chcieli tak, nie chcieli tak. No i wiesz, no my pokazujemy te zdjęcia. To nie było aż tak A co, trudne. Przyjaciele ich nie przeczytali? Czy tak jak, a to jakbyś, nie przyjaciele, oni sami się zgłosili. Jakbyś mnie zapytała, to bym Piotrowi takiego figla, że on lubi rolety dzień, noc. Ale nie, Kubuś, tu właśnie było to, że oni się sami zgłosili. To był jeszcze inny program. Oni się sami zgłosili, sami te wszystkie rzeczy przesłali. I rzeczywiście potem było tak, że oni pisali, że przeprosili, bo mąż myślał, że się żonie nie podoba, żona myślała, że się mężowi nie podoba. Nieważne. To po prostu byli ludzie, którzy bardziej potrzebowali kredytu na remont niż kogoś, kto przyjdzie i odmieni im ten dom. Ale przeżyłam to strasznie, no kurde. Ale każdy z nas przeżywa strasznie takie rzeczy. Ale skąd wiesz, że nie było przypadku, że ktoś was po prostu oszukał i tanim kosztem jeszcze w telewizji wyremontował sobie mieszkanie? Wtedy, kiedy ludzie się zgłaszali. Może mieszkanie na wynajem, albo mieszkanie dla babiny. Wiesz co, no niby to sprawdzali, ale z drugiej strony to nie ja kogoś oszukałam, tylko ktoś mnie. No to co mam, wiesz, brać to sobie jakoś do siebie. A czy są jakieś błędy i wypaczenia na twoim koncie? Jest taki odcinek, którego żałujesz, że na przykład zamontowałaś LED pod sufitem, albo podwieszany sufit. Albo rurkę. Albo rurkę, albo... Jest taki odcinek. To możesz teraz tak jak na spowiedzi powiemy, że to było dawno temu, że tak. Trendy się zmieniły. Tak, to było dawno. Coś zrobiła tym ludziom. Nie, to jakby nie... Niektórzy ludzie mieli trochę inny gust niż ja, a byli bohaterami. Kiedyś to też były inne zasady, ja miałam dużo mniej do gadania, etc. Nie umiem przytoczyć tego odcinka, bo zrobiłam kilkaset tych remontów, ale były takie momenty, kiedy ząby zgrzytną mi. I co? I nie będzie z tego mięcha. Żadnego, bo nie pamiętam, przysięgam ci, ale były takie momenty. Ale co, znaczy, że to zrobiłaś po prostu i pomyślałaś, słabo to wyszło? Nie, i pomyślałam sobie, Jezus Maria, w życiu bym tego nie zrobiła normalnie, dlaczego ci ludzie to chcieli. Aha. Czyli tam jest jednak pewna funkcja koncertu życzeń. Że oni tam jakieś... Ja nie robię mieszkania dla siebie. Ja jestem, wiesz, no... A zmienia się poczucie podczas twojej pracy, ile to już lat w sumie, od pierwszej realizacji? Od pierwszej realizacji... No, 12. No. Zmienia się jednak to poczucie naszej estetyki, się, nie? Bardzo się zmienia. I czy też jest tak, że coś, co było obciachowe 12 lat temu, teraz staje się bardzo cool i wraca? Są wiesz co? Takie trendy największa w modzie? Zmiana, która przyszła, to jest to, że jeżeli chciałeś mieć 15 lat temu urządzone mieszkanie tanio, to ono było urządzone brzydko. Bo panel podłogowy to był, rozumiesz, świecący i śliski. W tej chwili masz panele podłogowe, które imitują ci drewno tak, że po prostu nie jesteś w stanie tego rozpoznać. I to jest dzięki napływowi chińszczyzny, co jest obrzydliwe, bo no niestety tak jest. To znaczy w tej chwili możesz sobie tanio, ładnie urządzić mieszkanie. Co się zmieniło? Słuchaj, no myślę, że całe połączenie turkusu i złota. Kojarzycie takie kuchnie z lat 90. Turkus, złoto. A jaki turkus to, jaki to jest kolor? Taki zielony, intensywny. Zielony, no. Ty dalej, było coś takiego. Lata dla niego są albo fajne, albo zielone, niebieskie, czerwone. No więc był w pewnym momencie taka opcja, taki półwysep zwykle w takiej kuchni. To my się w innych one kręgach. Były, nie no proszę cię, to było największe bogactwo. Kojarzysz, kędzior, o czym ja mówię? Takie turkusowe. U twojej mamy, kuchnie. Czy ja nie widziałem? U mnie przecież widziałeś. No więc... No. Na przykład to, i to jest największy objaw bezguścia, to w Tunków nowej wersji to wraca w tej chwili. To wraca, ale już trochę nawiązując do, nie wiem, lat 20. Ale skoro jesteśmy przy kolorach, powiedz mi, w jakim kolorze powinien mieć kuchnię kędzior, żeby obniżyć jego apetyt? Czy to jest błękit, niebieski? Błękit, niebieski, tak. One obniżają apetyt. Błękitną kuchnię. Naprawdę? Błękit, niebieski znaczy, jest w stanie wpłynąć na jego sylwetkę? Spójrzcie, to jest bardzo proste. Rzeczy, które wpływają na nasz apetyt, im plus, to jest przede wszystkim czerwony kolor i żółty. Czerwony pobudza. Spojrzycie mam sobie, krzesło czerwone. Jeżeli spojrzycie sobie no na jedzenie, na naturę, no to rzeczy dojrzałe najczęściej są rzeczami czerwonymi, czyli to jest jakaś, tak się to tłumaczy. Natomiast niebieski kolor jest kolorem chłodnym i obniża rzeczywiście apetyt. A co powinien mieć Piotruś i częściowo ja w sypialni, żeby kolorystycznie nam to jakby dobrze się dogadywało i wchodziło w pewną synergię z partnerkami? Zegar obity w skórze. I taki jeszcze ze skóry obraz, kojarzycie ten taki z lat 80., taki wystający. Nie, ja miałem chyba nienormalny dom. Ale nie, ale poczekaj, bo jaki to jest kolor, ważne jaki kolor w sypialni? Czy zielony, który uspokaja, czerwony, który pobudza, czy ciągle niebieski, żeby ten apetyt nam się obniżał? Ja myślę, że powinniście mieć białe sypialnie. Ale wszystko białe? Nie. Ja mam zielone łóżko, wszystko inne białe. Ale... Kolor nadziei.
A powiedz mi, czy teraz jak się przychodzi w gości, to trzeba zdejmować buty? Opcję, że macie to... Ja zdejmuję. Znaczy inaczej, wiesz co? Mam śmieszną rzecz. Ostatnio o tym dyskutowaliśmy. No. Są takie mieszkania, gdzie wchodzę i od razu się czuję jak w domu i wtedy zdejmuję buty naturalnie. I to jest dla mnie taki objaw, że ja się poczułam jak w domu. Okej. Okay. Ale generalnie, no nie, to słuchaj, no to jest, nie zdejmuje się nigdzie butów, no, jak przychodzisz w gości. A jeżeli... Czy ja mam wrażenie, że jeżeli ktoś to u mnie robi, to znaczy, że tak jak idąc z twoim kluczem, dobrze się czuję. Tak, czuję się jest w domu. Dowód, tak. Wiesz co, ja na przykład nie umiem siedzieć normalnie, więc ja zawsze siedzę z nogami po prostu gdzieś wysoko, więc za chwilę się tak właduję na kanapę albo na fotel, no więc ja te buty zdejmuję, ale no, jeżeli idę w takie eleganckie gości, no to będę siedzieć tak i wtedy mogę mieć buty, no to są jakieś... A czy to prawda, że jak byłaś dzieckiem, to chyba wiem od twojej mamy, no? Że zazdrościłaś księdzu, że może bez karnie chodzić ludziom po domach oczywiście, i oglądać. Że tak. Ty jesteś chora psychicznie. I wiesz co, ja sobie stawałam na balkonie na ulicy Krępowieckiego i patrzyłam sobie w dal. To Wola. Tak, budowały jelonki. Mhm. I sobie myślałam, że w tych wszystkich oknach jasnych się coś dzieje i tam są jakieś urządzone rzeczy i ja bym tak strasznie chciała być niewidzialna i przechodzić przez ściany i widzieć tę historię. I patrz, i minęło 25 albo 30 lat i to robię. Jeszcze mi za to płacą grubą kasę. Powiedz mi, bo ja się zatrzymałem na 25 czy 6 razy. Tyle razy się przeprowadzałeś w życiu. No a teraz się znowu przeprowadziłam. Jeszcze? Tak. Ale za granicę już, czy jeszcze nie? Nie. Bo jakby doszłam do takiego momentu, kiedy uznałam, że mam za dużo. Znaczy, że... Można dojść do takiego momentu? Tak serio? Pytam? Wiesz co, ja się wywodzę z jakiejś tam biedy, z prostoty w tym wszystkim, więc na początku do myślę, biedy że... z pewnym przełamaniem, bo umówmy się, sukces Kasi, kiedy wyszła jej ale miałam 21 lat już wtedy. Okej, okay, no ale jednak 2/3 twojego życia upłynęło już w jakimś komforcie. No... Tak, ale moje całe dzieciństwo i cała reszta polegała na tym, że trzeba przyjść do domu, narąbać drewno, żeby było dobrze. Ciepło. Pójdźmy kluczem Tedego. Miałaś magnetowid jako dziecko? Miałam magnetowid jako dziecko, dlatego że mama dostała go w prezencie i to była jedyna ekskluzywna rzecz w naszym domu. Komputer? Miałaś komputer jako dziecko? Komputer nie miałam ja. Mama pracowała dla wydawnictwa Karta i to jest w ogóle śmieszna historia, bo zmarła ciotka kombatantka, która była w Anglii. I okazało się, że jest jakiś taki drobny spadek dla mamy. I mama powiedziała do dziadka, mówi, słuchaj, mogę za te pieniądze kupić ziemię w Komorowie? 86 rok. Mm-hmm. Albo komputer IBM. Mm-hmm. Dziadek powiedział, na chuj ci ziemia w Komorowie. Ładny dziadek. Tak. Był prawnikiem. Dobrze, ale nie dokończyliśmy. Tak. Te przeprowadzki. No więc, ale jednocześnie... Projekcja podświadomości, to jest przymus? Nawyk? Czy potrzeba? Bo one gdzieś trochę współgrają z tym, że ty nie możesz... Jeżeli ty się, Dorota, ja na swoje lata przeprowadzałaś 20 parę razy, to wypada niespełna 2 lata w jednym miejscu. Tak, 2 lata jest to idealnie jest w jednym standard. Miejscu. Ale dobrze, ale wiesz co, bo to jest też trochę tak, że teraz na przykład... Więc w moim domu, mimo magnetowidu i komputera, nie było obiadu, nie było ogrzewania i nie było podłóg. Było ogrzewanie, bo pamiętam, że mówiła mi Kasia, że miałyście kozę. No właśnie, jak narąbałeś drewna, to woda w rurach nie wiesz, zamarzała. Są domy, gdzie koza to jest luksus, że ktoś ma żywy ogień. A ty to miałeś od dziecka. Bardzo karkołomne wybrnięcie. Próbowałem, no dobra, ale próbowałem. Ale wiesz, ale nie było. I potem mama zaczęła zarabiać pieniądze, ale już byłam na swoim. Pamiętam, jak urodził się Antek, to ja pieluszki droższe były tylko na noc, a pieluszki w Leader Price były, rozumiesz, na dzień, bo odparzały tyłek, ale nie było mnie stać, bo każda pieluszka kosztowała złotówkę mniej więcej. Mhm. I potem nagle żyję i pojawiają się pieniądze. Zaczynam zarabiać prawdziwe pieniądze, duże pieniądze. I to jest fantastyczne, więc kupujesz większe mieszkanie, kupujesz lepszy samochód, mimo że nie masz prawa jazdy. Mhm. I robisz różne rzeczy. I doszłam w pewnym momencie do takiego momentu, że dobra, mieszkam w super apartamencie z tarasem, który ma 60 metrów na dachu i ten apartament ma 130 metrów. To jest luksus. I go sprzedałam i przeprowadziłam się z powrotem na Żoliborz. Mam 75 metrów. Tarasu. Nie mam tarasu. Mieszkam sobie w, rozumiesz, przy parku. To takie bolszewickie budynku, myślenie jest. Który się rozwala. Jestem najszczęśliwsza i mam kuchnię, rozumiesz, z sieciówki i nie mam masz drugich rzeczy. Jestem kuchnię z sieciówki, bo dostałaś? Nie, i nic nie dostałam. Wszystko kupiłam. Dobrze, to w takim razie mam karkołomną tezę, którą chcę mnie się dech skończył. Ja w tej chwili mam bezdech. Ludzie mogą żyć bez balkonu, Kuba. Mam balkon. O, widzisz, balkon ale mam. Bez tarasu. Jak nie wyjdę na taras, bo on się stopami... dusi w 60 metrach. Tak. Ja wiem. 60 metrów to ma toaleta moja. Dobrze, to w takim razie, tak się zastanawiam, bo czy jak sukces przychodzi w miarę późno, tak. Jest wyczekany. Tak. Nie jest taki, że jest to z dnia na dzień sytuacja.
to myślisz, że wtedy się lepiej znosi tą popularność, te pieniądze i lepiej się ogarnia tę historię i ci nie odbija palma i nie idziesz po prostu w długą... Wiesz co, to jest jeszcze inaczej. Uczy to pokory? Ja przeczytałam kiedyś takie piękne zdanie, które było, że jeżeli chcesz być szczęśliwym człowiekiem, to w momencie, kiedy coś osiągniesz, pamiętaj o momencie, kiedy o tym marzyłeś. I to jest wszystko. A to prawda, że często nasze życie jest przejawem marzeń innych ludzi. O tym, co my mamy na najniższej półce. Jeżeli rozumiesz, o co chodzi, bardzo lubię mieć pieniądze, dlatego że one mi ułatwiają życie. Czy one, od nich zależy moje szczęście? Nie. A masz konto w mBanku? A ty? Ja mam. Ja też. No kurde. Przerwę zróbmy. Idę policzyć swoje pieniądze. Ostatnie pytanie przed przerwą, dobra? Ej, to przelej mi, Kuba, wiesz, za to. Za tą świeczkę? Za to, że tam miło do ciebie mówię. Dobrze, nie, to nie ma problemu. A ty odmień Białystok. O, to jest najgorsze. Białego Stoku, z Białego Stoku. Przerwa. Od balkonu. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer 1 na świecie w produkcji AGD. Haier. Więcej ciekawych pytań w podcaście Wojewódzki i Kędzierski zaprasza mBank z kontem Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Kuba, zapomniałem portfela, ale mam konto Intensive w mBanku i nie potrzebuję portfela, bo płacę telefonem. Tak. Dla mnie
to jest szok, bo ja, jak wiecie, jestem dosyć dziaderski i to, że ja mogę płacić telefonem, powoduje, że spadły mi opłaty za telefon, bo nie dzwonię, tylko płacę. Wspaniałe. Gdyż mam konto Intensive w banku. I my sobie w weekendy robimy takie przelewy dla przyjaciela zawsze. A ja zapomniałam ci telefonu i za nic nie zapłacę. My ci zapłacimy. Skoro już byliśmy przy pieniądzach... Nie, poczekaj, Kuba. Nie, bo jakby Kędzior poruszył bardzo bolesny dla mnie temat. Nie znasz... Miasta Białystok. Nie znasz odmiany. Kogo, czego, z kim, czym wołać. Ojczyzny bez Białostocki. To była moja największa wpadka ever. To opowiedz proszę słuchaczom. O której potem pan Wojciech Mann napisał w felietonie. Wiemy jaka to kretynka tam siedzi w telewizji. No Wojtek Mann miewa surowe niestety. Nie, ale wiecie co, pierwszy raz w życiu miałam taką sytuację, kiedy w mojej głowie pojawiła się absolutna pustka. To były jeszcze czasy, kiedy ludzie głosowali na coś tam kartkami. Mm-hmm. W pomieszczeniu, w studiu Pytania na Śniadanie była taka wielka sterta tych kartek. I ja wylosowałam i chciałam powiedzieć, że wygrała pani tam Anna Kowalska z Białegostoku. Ale niestety, jakby tam było napisane Anna Kowalska Białystok. I ja stoję i mówię z Białystoku. I wiem, że coś jest nie tak. I próbuję znaleźć... Białystoku. Z Białystoku. Czeski błąd. Nie, ale ja nie byłam w stanie znaleźć odpowiedzi. A nie mogłaś powiedzieć Anna, jak Kowalska, Białystok. Ale wiesz, Podlasia. Program, z południa na wschód. Ale słuchajcie, naprawdę to było coś niesamowitego, bo to program na żywo i cała reszta. I poza tym język polski jest dla mnie istotny i ważny, żeby jakoś się wypowiadać składnie i nie robić wielkich błędów. A to była opcja takiej cały czas powtarzam. Ale czy nie najgorsza w tym całym była opinia jednak pana Wojciecha? Najgorsza. Kretynka, która nie umie nawet odmienić. Nie, to zbyt surowe. Poza tym nie przejmujmy się opiniami osób trzecich, miejmy własne opinie. Ale ja go tak lubię. Wszyscy go lubimy, bo to jest legenda, na której się wychowaliśmy. Czy pamiętasz taki film W pogoni za szczęściem z Willem Smithem? Z Willem Smithem, dobra, przepraszam, bo jeszcze było W pogoni za Amy. Nie, W pogoni za Amy to tak, to co powie kto inny. To... Tak, a pamiętam to. W pogoni za szczęściem, on chce, żyje bardzo przeciętnie, opuszcza go żona, ma małego synka, chce być maklerem, a nocuje w łazience na dworcu. Autentyk chyba Chris Gardner nazywał się ten człowiek na podstawie jego biografii. Nie masz takiego wrażenia, że jeżeli z mamą żyłyście kiedyś w jakimś rodzaju biedy, a potem pojawiła się skrajna odmiana, czyli twój sukces i mamy, bo przypomnijmy, twoja mama sprzedała około 800 tysięcy egzemplarzy pierwszej swojej dużej powieści. Tak. To jest materiał na scenariusz, ale nie taki jak nigdy w życiu, tylko wspólny. Ja myślałaś o tym kiedyś? Wiesz co, to tak, najpierw ci powiem, że ja w ogóle nie wierzę w scenariusze i w filmy, ponieważ z nigdy w życiu miałam ochotę wyjść w trakcie. Mhm. Mimo tego, że teraz już tak o tym nie myślę, ale tak bardzo nie przystawał ten film do książki, tak bardzo nie było w tym filmie tego wszystkiego. Jednak książka ma bardzo wiele elementów naszego prawdziwego życia. Ona jest bardziej, powiedziałbym, dramatyczna. Film jest tragifarsą. Wiesz co, bardziej jest tak, że ja nie mówię o głównej historii miłości dwóch bohaterów, ale w książce prawdziwe są wszystkie okoliczności. Prawdziwy jest dom, prawdziwe są koty, prawdziwi są przyjaciele, którym zostały nadane już inne imiona. I ja tego nie znalazłam w tym filmie. I pamiętam, jak Joanna Jabłczyńska w roli Tosi, czyli Tosi, której byłam jakimś pierwowzorem w filmie, pyta swojej mamy, czy ogoliła miejsca intymne, bo tak się robi na randkę, to ja mimo tego, że potrafiłam odbić szampon, który moja mama rzucała we mnie i to być może nie jest filmowe, ale w życiu bym tak do niej nie powiedziała. No powiedziałbyś Kuba, powiedz tak do mnie. Do mamy. Do mamy, czy ogoliła miejsce intymne? Nigdy bo idzie na randkę. No nie. Jakby to nie jest moja mama nie chodziła na randki, bo się ojciec nie zgadzał. Dobra, to ja mam też taki wątek filmowy w sumie. Proszę. Ale zmieniając temat, ale posłuszę się przykładem filmowym, bo zresztą z Kubą cały czas tutaj poruszamy tematy filmowe, pytania inspirowane filmami. Jest taki film Zakochany bez pamięci. No, jeden z moich ukochanych. Michel Gondry, wspaniałe teledyski. Aha. Ale przecież twórca głównej roli. Ale poczekaj, tak, chcesz mi zadać pytanie, żebym tak chciała? Nie. Jest tam ten wątek, że on ucieka od swoich wspomnień, nie? Tak. I zdaje sobie sprawę, że kurczę, blady, jednak to jest coś warte. Jakie jest takie wspomnienie, którego ty z głowy nigdy byś nie chciała wymazać? Żadnego bym nie chciała wymazać. Absolutnie żadnego. Nie chciałabym wymazać żadnego złamanego serca, żadnej sytuacji z moim ojczymem, żadnej rzeczy, która się wydarzyła, ponieważ to wszystko mnie zbudowało. I więcej... Kurczę, no... No ja mam podobnie, dlatego... To jest, wiesz, to jest jakaś taka rzecz cholernie. I nawet... Gdybym miała stworzyć, dajmy na to, że po śmierci możesz się poruszać tylko i wyłącznie w 10-stronicowym albumie, gdzie na każdą stronę możesz dać jedno wspomnienie. No. To
w tym albumie znalazłyby się wspomnienia, które wcale nie miały dobrego końca, ale w danym momencie były fenomenalne. Czyli na przykład początki jakichś związków. Związek się potem nie udał, był początki bez nadziei. Są najlepsze. Ja tak. Jestem fanem początku. Pierwszy tydzień. Dlatego ty masz... Ja mam non-stop początek. Ale wiecie, o co mi chodzi? Czyli te konsekwencje wydarzeń nie zniszczyły i nie niszczą mi momentów, które były cudowne. Ale wiesz, że to jest bardzo trudno rozgraniczyć często. Że jednak ten finał powoduje, że obrzydza ci tą całą resztę. No właśnie, trudno u mnie nie. Z tego to, to znaczy ja mam strasznie analityczne dzielenie wszystkiego, co się wydarzyło w moim życiu. Bardzo prosto w momencie, kiedy się wyszło jakoś tam z nerwicy lękowej, powiedzieć, że nie oddałoby się tych momentów, kiedy po prostu zastanawiałeś się, czy skoczyć z okna, czy nie skoczyć. Natomiast prawda jest taka, że gdyby nie to, nie miałabym w sobie takiej empatii, takiego zrozumienia i rozumiesz, i innych rzeczy. To w takim razie. Teraz kolejne szczere pytanie, no. Poważne pytanie i poważna odpowiedź na taką liczę. A wiesz, że mam, aż się obawiam? Mnie? Nie, tego pytania. Tego pytania. Lubicie na tym Instagramie chociażby, no. Prawie bańka ludzi. No. To jest co 40 Polak, nawet trochę mniej. Tylko raz dostałam zdjęcie penisa. No, ale ja się o to nie pytam. A, to myślałam. Ale Kuba, fajnie, że wysłałeś. Dobra. Ale otworzyłam, bo myślałam, że myślałam, że to jakieś zwierzątko, czyli wiecie, dlatego otworzyłam. Jest jak, śmiem twierdzić, że ta bańka tak. Świadczy o tym, że ludzie cię lubią. Polacy. No. Za co cię lubią? Nie wiem, to zupełnie niesłusznie mnie lubią. No dzisiaj ta rozmowa trochę to też pokazała. W ciepłych barwach, ale wyrazistych. Nie, bo poczekaj, bo Dorota mówi, że nie chciałaby z tego katalogu wymazać żadnego wspomnienia. No. I ja mam, bo to też jest jakiś poziom dojrzałości, do której oboje może już doszliśmy. Ale ja ci nigdy nie zadałem tego pytania nie dlatego, że nie miałem odwagi, tylko dlatego, że nie chciałem w przestrzeni publicznej tego tematu wałkować. On trochę wrócił z innej strony. Kiedyś publicznie powiedziałeś, że twój ojczym był pedofilem. Tak. Ja bym chciał się dowiedzieć, co się cywilnie i prawnie z nim stało, do jakiej on powędrował parafii. Mój ojczym mnie najprawdopodobniej nie skrzywdził, natomiast wiem o... pracuję w TVP, jeżeli pytasz. Mówisz poważnie? Tak, z tego co wiem, ale nie wiem dokładnie. Nie mam wielu wspomnień z tego czasu. Ale on nigdy nie poniósł żadnych konsekwencji. Moja mama, jak powiedziałam o tym głośno, powiedziała, Dorota, przecież on nas pozwie. A ja powiedziałam, mamo, po pierwsze nie nas, tylko mnie. A po drugie, zapraszam. Nie skorzystał. Więc słuchaj, no jest złym człowiekiem i to jest to jedyna chyba osoba, nie lubię w moim życiu trzech osób, mam do nich pretensje, on jest jedną z tych osób. Myślę, że gdybym go zobaczyła na ulicy, nie wiem, jakbym się zachowała. A propos takich trudnych... Muay Thai bardzo fajnie się ćwiczy, tyle powiem. Wiesz co, odpowiem Kędzierowi na to pytanie, które mi zadał. Co ty na to? Nie, chciałem uciec, bo nie wiem, czy nie chciałaś, bo jakiejś takiej bocznej uliczki, ratowałem cię, ale jak ten, to mów. Co to... Za co cię lubią? Chciałam ci powiedzieć, że wydaje mi się, że mnie lubią za to, że nie udaję niczego tam. Natomiast każdy wie, ja nie mówię teraz o przesłodzonym Instagramie, gdzie ludzie są szczupli, szczęśliwi i mają... Czy jesteś z taką dziewczyną z sąsiedztwa? Ja nie wiem, czy jestem, bo z drugiej strony próbuję im przekazać również. Za chwilę wydaję książkę, która właśnie jest o tym... Wizyty w radiu, tak czy nie? Nie tam, wiesz, w wydawnictwie co Kuba, więc to tak ten... O. Dobre wydawnictwo, polecam. Zarobiłem kupę pieniędzy. Nie, ale to jest książka, która się składa też głównie z moich felietonów i z całej reszty. Pisałam wstęp i pisałam właśnie o tym, że wcale nie jestem miła, wcale nie jestem przyjemna, wcale nie jestem taka, wcale nie jestem taka. Ludzie chcą... Ale nikt z nas nie jest jedną wersją. Może jesteś na tyle autentyczna, że oni sobie zdają sprawę z twoich wad, ale też widzą to dobre serce i tą empatię, o którym powiedziałaś. Ale ja posiadam też okropne serce i mam złośliwa. No to dlaczego bańka ludzi w tym dlatego, kraju? Dlatego, że, nie wiem, pokazuje się rozczochrana i bez makijażu. A ostatnio piersi były. Naprawdę? Cycki były. No cycki były to ze 700 tysięcy osób. Algorytm mnie oszukał. Ominął. Skoro jesteśmy przy trudnych pytaniach, a zaraz się tak. Zbliżamy do końca. Miałaś taką pokusę, skłonność albo wewnętrzną potrzebę, żeby zamieścić zdjęcie Jana Pawła II na swoich social mediach? A po co? No bo ktoś tutaj w tym kraju okrada ludzi z wiary i ja jestem ciekaw kto. Znaczy chodzę i zadaję to pytanie jako niewierzący. Jak patrzę sobie na to, to mam poczucie, że jedna i druga strona po prostu robi najgorszą rzecz, która może być. Bardzo mi się podobało, co Mariusz Szczygieł napisał na ten temat. Czytałem. On użył takiego zdania, że... To, żeby powiedzieć, że Michael Jackson był geniuszem popu,
nie zmienia faktu, że może również powiedzieć, że Michael Jackson był pedofilem. I trochę, bardzo proszę nie odnosić tego, że mówię, że Jan Paweł II był pedofilem, bo nie był. Natomiast myślę, że Jan Paweł II może być jednocześnie fantastycznym, charyzmatycznym przywódcą, który zrobił bardzo wiele dobrego dla ludzi, dla Kościoła, który bardzo pomógł w przemianach jednak. Wybitnym politykiem był. Że ta komuna się skończyła, oraz człowiekiem, który ukrywał sprawy kościelne. Natomiast ja mam inne pytanie. Skoro episkopat powiedział, że w momencie beatyfikacji Jana Pawła II zostały przejrzane absolutnie wszystkie dokumenty, to dlaczego w tej chwili mówi, że nie można oskarżać Jana Pawła II, bo teraz trzeba przejrzeć te wszystkie dokumenty? To znaczy, że co, one nie zostały przejrzane w procesie beatyfikacyjnym? Rozumiesz, my chcemy, właśnie to jest trochę ta historia, Kuba, dlaczego ludzie mnie lubią i dlaczego ludzie nie chcą przyjąć do wiadomości, że ludzie są różni? Bo my chcemy mieć ludzi czarno-białych. Pomnikowych. Ale i też dochodzi do konfrontacji wiary i wiedzy. To są dwa różne sposoby. Ale nie może być tak, że jedni chcą go zmieszać z błotem, a drudzy chcą go wznieść na piedestał. Tak samo jak Lech Kaczyński, który nie był świetnym prezydentem, był genialnym historykiem. I jedno z drugim. Kochani, 70% Polaków w niezależnych badaniach mówi o instrumentalnym traktowaniu papieża i to jest chyba dobry wniosek. Ale to, co, to jest w ogóle traktowanie instrumentalne wszystko. To co? Więcej? Tak, więcej. Mamy dla ciebie więcej. Więcej. Na więcej ciekawych pytań w podcaście Wojewódzki i Kędzierski zaprasza mBank z kontem Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. No dobra, szanowna pani Szlągowska, teraz szybkie cztery pytania na finał. Będziemy po jednym zadawać z Kubą. Uwaga, w Polsce widziałaś więcej ciekawie czy karykaturalnie urządzonych mieszkań? Ciekawie. To jest wyczerpująca odpowiedź? Ciekawie, bo ja czyli uważam, ciągle, że karykaturalność jest również ciekawa. Czy jest 1-1? Dobrze. A to jest pytanie, które dotyczy dostępu do kulis, do których my nie mieliśmy dostępu. Twoja mama, Katarzyna Grochola, więcej książek napisała czy wydała? Napisała. I co się z nimi wydarzyło? Ponieważ my z mamą bardzo lubimy pisać testamenty i co chwilę, jak któraś z nas coś robi albo gdzieś wyjeżdża, to piszemy nowe testamenty. Więc za każdym razem sobie, słuchaj, tutaj jeszcze na komputerze jest ten folder, to tutaj będziesz mogła to i tutaj będziesz mogła poważnie? To. Oczywiście. A jak się odniosłaś do stwierdzenia publicznego parę lat swojej mamy, że ty piszesz lepiej od niej? Bo wiesz, że coś takiego powiedziała? Tak, ale myślę sobie, że moja mama urządza lepiej wnętrze niż ja. Okej. Polacy lubią mieć w mieszkaniach więcej mebli czy więcej przestrzeni? Mebli. Czy na czwarty ślub wydasz więcej pieniędzy niż na trzeci, 65 zł netto? Czwarty ślub już był, ponieważ to był ślub kościelny oddzielnie brany, więc to wam pytanie, na czy, niego na czy na piąty ślub wydasz więcej? Ty jak można 65 zł? Można. Nie będzie piątego ślubu. Na bank? Zakończyłam swój. Czyli rozumiem, że ani ja, ani Piotr, ani nasz tutaj miły fotoreporter. My będziemy to weryfikować jakoś tam. Nie będziemy cię wystawiać słuchaj, na pokuszenie. Słuchaj, myślę w tej chwili, że raczej już nie mam takiej potrzeby, że już wyczerpałam swoją potrzebę brania ślubu. Dobrze, a potrzeba, ostatnie pytanie, bo pewnie wiesz, o co mi chodzi. Wierzysz w ogóle w przyjaźnie w showbiznesie? Bo czasami mam takie wrażenie, że jak myśmy się spotykali kiedyś prywatnie i była grupa fajnie lubiących się ludzi, to jak oni się rozchodzili, to ta fajność i ta relacja i ta solidarność gdzieś gasła. Wiesz, o czym mówię? Powiem ci tak. Ludzie są w ogóle mnie już nie interesuje życie innych ludzi. I kiedyś mnie ono interesowało. Natomiast ja nie wiem, w ogóle wierzę w przyjaźń. Czy ona jest w show biznesie, czy ona jest gdzie indziej. Mam kilkoro przyjaciół, mam kilkoro fajnych znajomych. Ale nie rozdzielałabym tego tak. To jest takie, wiesz, takie wyświechtane. Wiesz, ja się nie przyjaźnię z nikim z show biznesu. Nie, albo ktoś jest dobrym człowiekiem, albo złym, kropka. Czyli się zakolegujemy tutaj w tym studiu. Ty ze mną? Ty jesteś show biznesu. Dobra. Bardziej show niż biznes, tyle ci powiem. Ja jestem z biznesu. Dobrze, niekatoliczka wierząca, na razie nieprzynależna, naszym gościem była. Dorota Szalongowska, dziękujemy, że jak do nas się, jak ci się z nami rozmawiało? Wspaniale. Bardzo dziękujemy. No i życzymy ci wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Pa! Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer 1 na świecie w produkcji AGD. Haier.